Dobrze, to myślę, że możemy z niewielkim poślizgiem, ale w końcu jesteśmy w gmachu uczelni wyższej, więc kwadrans akademicki jak najbardziej obowiązuje, tak przynajmniej ja sądzę. Zwitam wszystkich Państwa, zarówno tych, którzy są tu na sali, jak i zgromadzonych przed odbiornikami na dzisiejszej debacie rolnej kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którą zorganizowały środowiska rolnicze województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Ja się nazywam Kamil Klimczak, będę miał przyjemność dla Państwa tą debatę poprowadzić. Co prawda niestety nie są reprezentowane wszystkie komitety wyborcze, mimo z tego co wiem prób różnorakich organizatorów, żeby wszystkie komitety były reprezentowane. Niektórzy nie mogli, niektórzy nie chcieli i stąd. Ale cieszę się, że zaproszenie do debaty przyjęli. Będę po kolei od mojej prawej strony. Pan Adam Jarubas, trzecia droga Polskiej Stronnictwa Ludowego. Pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Pan Marcin Woch, bezpartyjni samorządowcy, normalna Polska w normalnej Europie. I pan Stanisław Żółtek, Komitet Wyborczy Polexit. Witamy też na sali, z tego co mniej poinformowano, są tutaj przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tutaj miejscowej. Witamy serdecznie i jeszcze raz witam wszystkich Państwa. Ja pozwolę sobie usiąść, ponieważ mam tutaj również moje notatki. Najpierw krótko o przebiegu debaty. Najpierw będą dwa pytania ogólne, takie same do każdego z kandydatów. Po 3 minuty na odpowiedź postaram się nie być bardzo restrykcyjnym, ale bardzo proszę, żeby się tego czasu trzymać. No ja nie mam tu niestety, jak w niektórych parlamentach, magicznego przycisku do wyłączania mikrofonu, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Potem będą pytania dla każdego kandydata inne, spersonalizowane. Czwarta runda to pytania wzajemne między kandydatami. Każdy kandydat może jednemu z kontrdyskutantów zadać pytanie. I potem, proszę Państwa, głos dla szanownych zgromadzonych i na koniec runda podsumowania wolnej wypowiedzi dla uczestników debaty. Więc proszę Państwa, nie przedłużając, myślę, że możemy startować. Jeszcze tylko jedna rzecz, bo miał tu ze mną tą debatę prowadzić redaktor Piotr Szlachtowicz, ale no niestety zaniemógł, w związku z czym zostałem sam na placu boju w imieniu kolegi Szlachtowicza, z którym dzisiaj rano rozmawiałem. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się debatę doprowadzić do szczęśliwego końca. Zatem już zaczynamy. Pierwsze pytanie. Myślę, że będziemy odpowiadać najpierw w kolejności od tej strony, a potem od drugiej strony dla odmiany. Ostatni będą pierwszymi, to tak ewangelicznie. Pierwsze pytanie. Jak Państwo postrzegacie obostrzenia zawarte w Zielonym Ładzie odnośnie konkurencyjności produkcji rolnej w Unii Europejskiej w stosunku do towarów importowanych z krajów nienależących do niej oraz gwarancji jakości produktów spoza Unii? Mówimy o produktach produkowanych do tej pory w ilościach wystarczających na rynku unijnym. Czy wprowadzane przepisy i obostrzenia przy jednoczesnym niekontrolowanym imporcie tych samych towarów z krajów, gdzie nie obowiązują takie przepisy, to nie jest dyskryminacja naszych producentów i oszustwo wobec konsumentów? Zaczyna pan Adam Jarubas, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za inicjatywę tej debaty. Myślę, że trochę spóźnionej i szkoda, że to rolnicy sami musieli ją zainicjować, bo wtedy, kiedy zapadały te kluczowe decyzje, również co do Zielonego Ładu, pamiętajmy, że Zielony Ład był pewną strategią środowiskowo-gospodarczą przyjętą przez wszystkie rządy i wówczas wydaje mi się, że powinny odbywać się te debaty. Ale
dobrze, że jest i taka, rozumiem, jesteśmy w kampanii wyborczej i jest więcej czasem emocji niż okazji do podyskutowania na argumenty. Ewidentnie, odpowiadając wprost na pytanie, nie powinno dochodzić do sytuacji, w której żywność gorszej jakości o standardach nierespektowanych w Unii Europejskiej na rynek wpływa. Wiemy, że dochodzi do takich sytuacji, stąd uważam, że absolutnie do tego powołane wszystkie instytucje powinny tego pilnować. Wiemy, że dzisiaj, rozmawiałem o tym z ministrem Siekierskim, jest wysiłek, żeby usprawnić te procedury kontroli na granicy, kontroli polskiej, ale kontroli też europejskiej. To, z czym mamy do czynienia z Zielonym Ładem, i jest to olbrzymi kłopot, też podnoszony przez państwa na protestach, to jest to, że można powiedzieć, narzucono bez konsultacji tą formułę. Ekoschematy są częścią planu strategicznego polskiego. Oczywiście Unia uchwaliła, tym pamiętajmy, kto za to odpowiadał, kto proponował pomysł Zielonego Ładu w obszarze rolnictwa, to był polski komisarz Janusz Wojciechowski. Natomiast o tym, jak wyglądają ekoschematy, jak to jest wdrażane i jakie są z tym związane problemy dla rolnictwa, zdecydował poprzedni rząd, przyjmując plan strategiczny. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że jest to poddane przeglądowi. W ogóle to zrobiono bez akcji informacyjnej. Rolnicy się obudzili nagle w nowych warunkach, że muszą jakieś zdjęcia robić po wywiezieniu obornika, więc no to są po prostu absurdy. Powinniśmy dbać o klimat. Odpowiadając na pytanie, które państwo daliście jako takie kluczowe pytanie dzisiaj organizując tę debatę, czy polexit, czy Zielony Ład, wydaje mi się, że trzeba szukać trzeciej drogi, trzeba szukać normalnego funkcjonowania, dając rolnikom prawo do tego, na czym się najlepiej znają, czy prowadzenia gospodarstw, raczej stosując system zachęt, a nie przymuszania. W dopłatach rolnijnych, unijnych mogą być zachęty, mogą być te dopłaty do rozmaitych praktyk prośrodowiskowych. Duża część tego, na co protestowaliście, czyli nadmierne szybkie odchodzenie od pestycydów w ciągu 6 lat o 50%, zostało już wycofane pod koniec tej kadencji. To samo dotyczy tego przymusu ulogowania, który nam chciał zafundować komisarz Wojciechowski. Także trzeba skorygować, mam nadzieję, zajmiemy się tym po wyborach, jeszcze skorygować te elementy, które po prostu rolnikom bardzo przeszkadzają. Dziękuję bardzo. Zmieścił się Pan idealnie w czasie, także przechodzimy do kolejnego uczestnika. Przypomnę, pytanie już je trochę skrócę, bo było na początku, padło o towary spoza Unii i towary z rynków. Pytanie jest jasne i moja odpowiedź jest jasna. Precz z Zielonym Ładem, precz z ekoschematami, precz z ETS, handlem emisjami, czyli destylowaniem pieniędzy z powietrza przez cwaniaków, precz z tym wszystkim, z dyrektywą budynkową, za PRL-u, jak władza ludowa chciała kogoś docisnąć, to ze skarbowego pojawił się tak zwany domiar. Teraz będziemy mieli domiar powszechny dla wszystkich i to jest właśnie ta słynna termomodernizacja. Naście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych na mieszkanie, gospodarstwo, zależnie od tego, co tam kto posiada, a to tylko na dobry, czyli najgorszy początek. Mój szanowny przedmówca bardzo dobrze zaprezentował siebie i swoją formację wobec tego dylematu. Pan mówi, że trzeba polskim rolnikom dać jakieś prawa. Proszę pana, trzeba im tych praw nie zabierać. Oni je mają, tak? To są ich prawa przyrodzone. Być u siebie, na swoim, gospodarować po polsku, po swojemu, a jeżeli pojawiają się jacyś komisarze ludowi, jacyś wujkowie dobra rada, którzy polskim rolnikowi tłumaczą, co ma obsiać, a co ugorować, no to już jesteśmy głęboko w nieszczęściu. I różnica jest taka między nami, że pan się chce w tym głębokim nieszczęściu urządzać. Pan chce negocjować, renegocjować warunki, tak żeby nasz barak w tym obozie znowu był może najweselszym barakiem. Ja po prostu nie chcę należeć do tego obozu. To jest organizacja nie tylko szkodliwa, nie tylko przeciwskuteczna, no bo
jasna sprawa, że Zielony Ład, jeśli zostanie wyegzekwowany, to Europa nieodwracalnie traci samowystarczalność żywnościową. Wszystko ma być sprowadzane albo z Argentyny, albo z Ukrainy. A co przyjeżdża z Ukrainy? Tutaj przed rozpoczęciem tej debaty oglądałem próbkę błota, które wjechało do Polski jako zboże techniczne. Bardzo podobne zresztą do tego węgla, który do nas z tamtej strony sprowadzają. Trudno odróżnić węgiel od zboża technicznego. Szanowni Państwo, jeśli nie staniemy na gruncie zasad bardzo prostych, niepodległość, suwerenność, prawo własności, no to już jesteśmy straceni. Ja nie chcę traktować Polski jako interesu straconego. 1000 lat naszej państwowości, jaka jest alternatywa dla eurokołchozu? Po prostu niepodległość. A rolnicy są dzisiaj na tym wysuniętym posterunku, na pierwszej linii frontu, otworzyli oczy, przebudzili się, bo do tej pory wielu się łudziło, że w tę grę można wygrać, że trzeba się tylko nauczyć sprawnie wypełniać te formularze, te dopłaty, te dotacje i nagle okazało się, że co my się nauczymy, to tamci oszuści, szulerzy z tego złodziejskiego kasyna, oni zmieniają reguły gry, więc czas wstać od stolika, grzecznie podziękować, wysłać im fakturę za ten dwutlenek węgla, który nasze pola, lasy, łąki przerabiają i zacznijmy od nowa układać relacje między narodami, wolnymi narodami europejskimi. Dziękuję bardzo. I teraz na pytanie o towary rolne z poza Unii i z Unii, a różnice w ich jakości, wymagania co do ich jakości, odpowie pan Marcin Woły. Witam Państwa bardzo serdecznie. Obostrzenia związane z konkurencyjnością zawarte w Zielonym Ładzie są przede wszystkim w pewien sposób bardzo nieuczciwe, patrząc na to, że dyskryminują nie tylko rolników, ale też zwykłych obywateli. Jeżeli po prostu rolnictwo ucierpi, to na tym będzie cierpiał każdy z nas. Każdy z nas odczuje to po prostu cenowo. Odczują to punkty gastronomiczne, odczują to zwykli ludzie, którzy po prostu chcą zakupić owoce, chcą po prostu kupić pożywienie. Rolnicy zapewniają nam swego rodzaju bezpieczeństwo żywnościowe. I tutaj tak naprawdę powinniśmy zrobić wszystko, żeby to nowe rozdanie w Parlamencie Europejskim, żeby te nowe osoby, które zostaną europosłami, bo tutaj nie ukrywam, że na pewno dużo osób się w tym składzie Świętokrzysko Małopolskim zmieni, żeby te osoby zajęły się na poważnie tym, co dotyka tak naprawdę rolnictwo, co dotyka tak naprawdę nas. Tak naprawdę do 25 roku jesteśmy w pewien sposób uzależnieni od tego, żeby przyjmować produkty z Ukrainy. Po tym 25 roku powinniśmy się sztywno odciąć od tego. Nie powinno być czegoś takiego. Jeżeli chcą wprowadzić produkty na nasz rynek, powinni spełniać te same normy, posiadać te same certyfikaty, co produkty pochodzące z Polski. Ale no tak jak mówię, jesteśmy państwem, które jest w stanie samo sobie zapewnić w pewien sposób wystarczającą ilość zarówno pożywienia, jak i tak naprawdę nawiązując do złóż mineralnych. Tutaj tak naprawdę moglibyśmy się od Unii zależnić, od Unii Europejskiej. W tym momencie jesteśmy w tej organizacji dosyć mocno ugruntowani i no nie mamy możliwości w tym momencie wystąpienia z niej z różnych aspektów. Między innymi z aspektu takiego, że po prostu byśmy się nie wypłacili. Nawiązując, co pan opowie? Nawiązując tak naprawdę do tego Zielonego Ładu, no powinniśmy zrobić wszystko, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żeby on wyglądał tak, jak wygląda, albo żeby w ogóle wszedł w życie. Kapitulacja. Dziękuję bardzo. I jako ostatni pan Stanisław Żółtek na temat importu żywności drugiej kategorii, tak bym to nazwał. Może zacznę od środka. Wiecie Państwo, ile nasi przedsiębiorcy w ostatnich dwóch latach zapłacili opłaty za dwutlenek węgla? 24 miliardy euro. Tyle zapłacili. Z czego oczywiście tam powiedzmy 2/3 poszło dla przedsiębiorców niemieckich, francuskich, holenderskich, bo oni tam mają energię z atomu albo coś takiego, a uprawnienia tak samo mają i sprzedają,
a 1/3 powiedzmy sprzedał rząd polski jako ukryty podatek, ale 2/3 poszło tam. I w prądzie elektrycznym, jak zapłacimy złotówkę za prąd elektryczny, a jaka to część w tym prądzie jest opłaty za dostanie węgla? Ano 70%. Czyli w każdej złotówce zapłaconej za prąd 70 groszy płacimy za opłaty za dwutlenek węgla. Jak kupimy paliwo na stacji benzynowej, za każdą złotówkę zapłaconą za benzynę 50% to jest opłata za dwutlenek węgla. Nawozy sztuczne, jak Państwo kupią, to przynajmniej 40% ceny tych nawozów to jest opłata za dwutlenek węgla. Gdyby nie było tej opłaty, to byśmy kilkukrotnie mieli tańsze koszty, tak mniejsze koszty. Tak no paliwo, elektryczność, nawozy sztuczne, ale nawet i ciągniki, no bo za stal też jest opłata za dwutlenek węgla, nawet to stali, prawda? Rolnicy protestują. Jak dawniej pamiętam, Lepe protestował, miałem pretensje, wolnorynkowiec byłem, no jakim on prawem protestuje i tak dalej. Ale dzisiaj popatrzyłem się, jak społeczeństwo niszczy majątek rolników, ich pracę, ich wysiłek, prawda? Nie wiadomo, czego od nich żąda, no to oni też mają prawo przeszkodzić społeczeństwu w samoobronie po prostu, stając na drodze. I teraz przecież ja w życiu uznałem, że mają rację z protestami. Ale nie zauważyłem za bardzo, żeby w tych protestach te faktyczne rzeczy były powiedziane. Czyli koszty, które mają, są nieprawdopodobne. Mówi się o zakazie importu i tak dalej. Zgadza się, w tych warunkach import zabił polskiego rolnika, choćby nie wiadomo co. Ale może byśmy zaczęli od tego, żebyśmy nie mieli kilkukrotnie wyższych kosztów. Rolnik by sobie wtedy poradził. Osobną sprawą są te wszystkie durne przepisy związane z Zielonym Ładem. Prawda? Jak mówię o regulacjach, prawda? To jest następna rzecz się nakłada. Po co to właściwie wszystko zostało zrobione? A no proszę zwrócić uwagę, że to uderza przede wszystkim w polskich rolników i w polski przemysł. No bo my na węglu jesteśmy, inni raczej korzystają z tego, dostają. Regulacje, ja bym nawet też Niemców czy Francuzów, ale no powiedzmy tam przeżyją. Nie muszą, ale koszty im pozostały prawie takie same. Ale rolnikom polski nie, trzykrotnie wzrosły albo dwukrotnie. No jakiś był cel chyba w tym. Tam nie są idioci, nie siedzą w Unii Europejskiej. Ci urzędnicy swoje myślą. Głównie to są urzędnicy związani z Niemcami, Francją i tak dalej. Po co im konkurencja rolnictwa polskiego? Po co im konkurencja przemysłu polskiego? Przecież tu może być fajna kolonia taka surowcowa, rąk do pracy, prawda? Ta konkurencja nie jest potrzebna. To nie było nieprzemyślane. Proszę mi wierzyć, to jest przemyślane. Czas. My ostatnie zdanie. Tak. Mówimy, że wszyscy mówią, zły jest Zielony Ład. Ale dzisiaj wszyscy tutaj znajdą, jak znajdą się ty, co z Erasmusa biorą pieniądze, to mówią, że Unia fajna. Przy rolnikach mówią, że jest zła. To proszę zwrócić uwagę, jaka to hipokryzja. Tu jak wszystkich tutaj jesteśmy, że Polsko mówi normalnie, że Unia Europejska jest wspaniała, ale to tu przywat mówią, że zła. To się popatrzcie, kto otwartą przybicą startuje. Dziękuję bardzo. Na tym pierwszą rundę zakończyliśmy. Teraz druga runda pytania tego samego do wszystkich kandydatów. Ja oczywiście rozumiem, natomiast apeluję mimo wszystko, żeby trochę trzymać się chociaż treści pytania. Drugie pytanie jest następujące. Jak Państwo macie zamiar reagować na zachwianie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście zbliżającego się zmniejszenia produkcji rolnej w Polsce oraz Unii, spowodowane ograniczeniami w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów i wyłączaniem gruntów rolnych przez ugorowanie i przewracanie terenów naturalnych? Skąd Państwo zamierzacie sprowadzić tak wysokiej jakości produkty, by uzupełnić braki na rynku polskim i europejskim? Tak jak zapowiadałem, zaczynam od drugiej strony, więc pan Stanisław Żółtek tą rundę zacznie. Znikąd nie zamierzamy sprowadzić i co więcej nie widzę powodu, żeby nam brakowało żywności. Wystarczy po prostu powiedzieć dość temu, co się dzieje. Tak jest. Tylko naprawdę powiedzieć dość, a nie tak jak przez wszystkie lata do tej pory było, że a zrobimy tak, a poprawimy, a będzie lepiej i coś się poprawiło, wybory za wyborami idą i coś się zmieniło. Nic. Po prostu wszyscy służarzą, machają ogonem przed Komisją Europejską. Wpisaliśmy słowo polexit. Tak, chcemy mieć ten pistolet przystawiony do głowy urzędników brukselskich. Tak naprawdę to nie jest tak, że Unia idzie w złym kierunku. Ona już dawno przekroczyła czerwoną linię. Już jesteśmy we wrogim środowisku, które chce nas zniszczyć. Po prostu trzeba wyjść z tej Unii. No pewnie jakby się udało tam w tej chwili, tam po tych wyborach parlamentarnych, większość przewagę byśmy zdobyli jako uniosceptycy, prawda? Może by się coś dało zrobić, ja wątpię w to. Jedyną szansą jest po prostu wyjść, odmówić. Po prostu rząd polski może odmówić wykonywania tego typu rzeczy. I koniec. I nagle
produkcja rolna może być 3 razy tańsza, nagle nie ma problemu z jakimiś przepisami unijnymi. Co to za kurczę problem jest? Ktoś mi tu mówi, będziemy płacić Unii. Co my będziemy płacić Unii, przepraszam bardzo? 160 miliardów minus te dwutlenek węgla, prawda, to 120 miliardów euro niby zysku zdobyliśmy, prawda, czy jakiś grubo poniżej jednego PKB. To jak 5 tysięcy złotych ktoś ma dochodu, a sąsiad mówi, da ci 50 złotych miesięcznie. Ale ty te pieniądze wydawaj tak, jak ja ci każę. Wychowuj rodzinę tak, jak ja ci każę. 5 tysięcy to 5 tysięcy, bo to jest taka proporcja, prawda? I jeszcze masz mi oddać, prawda, z moim zyskiem. To jest kurczę jakieś uczciwe i tak dalej. A wiecie, co będzie, jak zostaniemy w tej Unii Europejskiej? Bo w tej chwili już jesteśmy na minusie rocznie, ze względu na dwutlenek węgla. To trochę więcej płacamy niż ten. Ale w planach, jak wiadomo, od 27 roku mamy zwrócić wszystkie pieniądze, jeśli zostaniemy w Unii. Gdybyśmy wyszli z Unii, to formalnie nie musimy oddać tych pieniędzy. To znaczy, no, uczciwość nakazuje coś zwrócić. Ale na pewno jak zostaniemy w Unii, to musimy to oddać. Czegoś by się nie wiem, co odkichało, prawda? Także to sprawa chyba dość prosta i oczywista. Tylko zwróciłem Państwu uwagę na to, że pewnie zostanie tak, jak było. To znaczy, tutaj różne partie okrakiem siedzą do tych, co są zwolennikami, mówią, że Unia cacana, do przeciwku Unia zła, przyjdą wybory, wygrają i tak zostaniecie z palcem w nocniku, po prostu i to wszystko. Oświadczam, że prawdopodobnie tak będzie. Jeżeli ludzie nie pójdą po prostu do głowy i nie wybiorą w końcu coś, co jest twarde i oczywiste. Dziękuję bardzo. Też pan się zmieścił w czasie, za co dziękuję. I teraz pan Marcin Wojt, proszę bardzo, pytanie o bezpieczeństwo żywnościowe i jak uzupełnić braki. Skąd dokładnie? Znaczy braków nie możemy uzupełnić z żadnej strony, bo to na pewno nie będzie żywność tej samej jakości, co nasza. Nasza żywność jest przede wszystkim powstająca na tak naprawdę no w najlepszych warunkach dla siebie, do powstawania. Tutaj nie pomoże nam żadna umowa handlowa z krajami Mercosur. Tu nam no nie pomoże właśnie sprowadzanie tego wszystkiego do Ukrainy. Tu po prostu musimy postawić na to, co my mamy i no nie możemy akceptować po prostu wszystkiego, co jest związane z Zielonym Ładem. No i musimy przede wszystkim wziąć sprawy, tak jak Państwo wzięliście, w swoje ręce. Bo tak naprawdę efekty tych protestów widać, bo strona rządowa w końcu zaczęła jakkolwiek rozmawiać, no ale to też jeszcze nie do końca tak, jak powinna rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. No to teraz kolej pana posła Grzegorza Brauna. Ja nie będę pouczał polskiego rolnika, jak uprawiać ziemię, jak prowadzić hodowlę. Ja chcę tylko bronić polskiego rolnika przed tymi, którzy chcą zakwestionować prawo własności. No bo jeżeli może powiedzieć gospodarzowi na podwórze banda ekoterrorystów i zaaresztować jakieś zwierzę, tak, za to, że ono nie ma Netflixa podłączonego do obory, no to naprawdę jest koniec świata. To nawet za czasów, kiedy rządzili tutaj wybitni działacze socjalistyczni, Hitler, Stalin, to jeszcze świnka nie musiała mieć Auschwitz. A teraz więc z tego trzeba po prostu wyjść. Tego nie należy negocjować, dlatego że sam fakt, że ta złowroga, totalniacka organizacja, jaką jest Eurokołchoz pod wodzą pani Reichsführerin von der Leyen, że wyszedł z takimi na nas widłami, z takimi projektami, jak Zielony Ład, jak dyrektywa budynkowa, no to świadczy o tym, że mają najgorsze wrogie wobec nas zamiary. Nie będę również wskazywał polskim handlowcom, transportowcom, jak oni mają robić dobre interesy i skąd sprowadzić to, co akurat będzie potrzebne na rynku. Dlatego, że wiem, że sobie dadzą radę. Nikt nie popierał, nie było eurokołchozowego programu promocji polskiej spedycji, a polscy spedytorzy podbili szosy autostrady Europy w krótkim czasie. No i oczywiście zmieniono wtedy reguły gry, prawda? I tak samo jest z rolnictwem. Więc nie o to chodzi, że politycy
obiecując jakieś znaczone pieniądze na przez siebie wyznaczone cele, żeby pokazywać palcem, kto ma co zrobić, prawda, które pole ugorować, a które obsiewać, skąd co importować, bo to do nas nie należy. My mamy bronić wolności, własności, niepodległości państwa polskiego, mamy bronić suwerenności narodu polskiego na własnym terytorium. I uwaga, okno możliwości jest otwarte, ale się zamyka. Bo zaraz, jeśli pakt migracyjny zostanie wyegzekwowany, to zostaniemy demokratycznie przegłosowani w naszych własnych gminach. Przez uchodźców, nachodźców z Ukrainy czy z innych bardziej egzotycznych krajów. Widzieliśmy to w Anglii parę tygodni temu, jak muzułmanie świętują zwycięstwo w wyborach, przegłosowali Angolii w paru starych angielskich miastach. I przed tym wszystkim trzeba się bronić. Politycy nie są od tego, żeby wymyślać plany zagospodarowania. To jest właśnie komuna i eurokomuna w tym się specjalizuje. Politycy są od tego, żeby bronić przed zagrożeniami i zagrożeniami wojennymi, nie idźmy na wojnę, i zagrożeniami kulturowymi, cywilizacyjnymi. Od tego jesteśmy i tę wolę polityczną ja deklaruję. Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. Dziękuję bardzo. A teraz jako ostatni tą rundę zamknie pan Adam Jaruba z odpowiedzią na pytanie. Pana posła Brauna, to precz ze wszystkim. Wydaje mi się, nie, że... Niech żyje Polska. Ja pamiętam Polskę w 1998 roku. Jako młody chłopak protestowałem wtedy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pamiętam, jak to było cudownie na wsi wtedy. Jaka była bieda. Dzisiaj jest trudno i obiektywnie tutaj absolutnie trzeba się z rolnikami zgodzić, którzy mówią, że jest tragedia dzisiaj, że po przemrozkach na Sandomierszczyźnie ludziom wymazało po 100% upraw, więc to jest po prostu sytuacja dramatyczna. To jest już do pytania. Ugorowanie i pestycydy wycofane, czyli ten problem, który rzeczywiście przekładałby się, bo ludzie, którzy mają coś do czynienia z rolnictwem, wiedzą, że jak się nie zastosuje nawozu środków ochrony roślin, to plonu nie będzie. Skąd braki żywności? Trzeba robić wszystko, żeby nie było braków. Polska ma olbrzymi potencjał produkcyjny, może wyżywić nie tylko. Mamy dużą nadprodukcję w niektórych sektorach. Przykład mleka. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej 7 milionów ton, teraz 14. Wchodziliśmy do Unii zboża 28, dzisiaj 10 milionów więcej. Natomiast musimy dbać o polski rynek. Nie wspomnieliśmy jeszcze o Ukrainie, który jest głównym dzisiaj pewnie albo jednym z głównych problemów i ma potencjał do wyżywienia całej Europy. Stąd trzeba bardzo pilnować przestrzegania tych przepisów dotyczących, ja akurat głosowałem przeciwko, prolongacie umowy o liberalizacji handlu z Ukrainą. No uważam, że te przepisy, jakkolwiek poprawione, wprowadzające różne elementy kontyngentowania niektórych produktów, czy hamulce bezpieczeństwa, przyspieszające reakcje, one zostały wprowadzone zbyt późno i nie są doskonałe. Natomiast absolutnie, słuchajcie, to apeluję do wszystkich rolników. Nie dajcie sobie mówić, mamy tu dwóch reprezentantów otwarcie wzywających do polexitu. Słuchajcie, spróbujcie sobie przypomnieć warunki funkcjonowania polskiej gospodarki sprzed wejścia do Unii. Unia jest dzisiaj, zwłaszcza w czasie wojny na wschodzie, wspólnotą bezpieczeństwa i rozwoju. Powinniśmy ją zmieniać, wpływać na to, co się tam dzieje, a nie tylko po prostu robić efektywne happeningi. Panie pośle Braun, pan pojedzie z gaśnicą do Brukseli, efektywny happening, tylko Polacy raczej oczekują wpływania na te decyzje, które tam są w Brukseli, a nie efektywnego pod kamerkę zrobienia sobie eventu i cieszenia się z tego, że mamy oglądalność wysoką. Unia Europejska jest zarządzana przede wszystkim poprzez rządy w Radzie. Parlament ma istotny głos, ale bardzo mocny głos mają rządy. I to nie jest tak, że my sobie tam pójdziemy, krzykniemy, wszyscy rozłożą ręce, a witajcie, bo Polacy przyszli, to musimy im tutaj 100% ich rządy. Więc to jest po prostu dyplomacja, którą się powinno pokazywać, argumenty, a nie tylko krzyczeć. Bardzo już ostatni wątek dotyczący, bo Ukrainie wspomniałem. Tutaj kolega Wok wspomniał o Mercosurze. Trzeba zwracać uwagę na te planowane jeszcze przez Unię Europejską rozmaite umowy handlowe, żeby tam zapisane regulacje
przede wszystkim chroniły jakość żywności i skuteczne egzekwowanie tego na granicy. Dziękuję bardzo. Tym samym zamknęliśmy rundę pytań takich samych do kandydatów. Zaraz przejdziemy do pytań spersonalizowanych. No, ja po tych rundach muszę zauważyć, że poziom chyba jest wysoki. Ja sobie zresztą uświadomiłem wczoraj, przygotowując się, że będę prowadził debatę w gronie trzech byłych kandydatów na prezydenta, bo panowie, pan Jarubas i pan Braun, Anno Domini 2015, pan Żółtek 2020, panie Marcinie, wszystko przed panem. Więc to może znak. Dobrze, przechodzimy do pytań spersonalizowanych. Teraz w pewnej kolejności zaczniemy od pana Brauna, pan Jarubas, potem ode mnie, tak, potem pan Żółtek, pan Woch w tej kolejności. Pytanie do pana Grzegorza Brauna. Różne są spojrzenia w Europie na sprawy Unii Europejskiej, również na politykę rolną, a że zasiada się w Parlamencie Europejskim nie w grupach narodowych, a w grupach europejskich politycznych, to pytanie, gdzie pan się tam widzi w Brukseli, z kim w aliansie? Bo to jest chyba istotne, jeśli mamy realizować jakieś cele w polityki rolnej też i w ogóle polityki w Brukseli. Też 3 minuty, proszę bardzo. W całym tym nieszczęściu, przed którym trzeba Polskę ratować, jest jedna szczęśliwa okoliczność, mianowicie do Eurokołchozu idą w tej chwili równym krokiem patrioci różnych narodów, państwowcy różnych państw europejskich, prawacy, reakcjoniści, kontrrewolucjoniści, tacy, którzy mają z nami w pewnych sprawach silnie zbieżną agendę. Nie chcą zaorania swojego rolnictwa. Niemcy, niektórzy Francuzi, Belgowie, Flamandowie nie chcą zasypania swojego górnictwa. Nie chcą paktu migracyjnego. Nie chcą przedłużenia kontraktu dla Reichsführerin von der Leyen. Więc to już jest naprawdę całkiem spora lista spraw, które liczę, że będziemy mogli wspólnie załatwiać i wspólnie opierać się tej eurokomunie. Niemcy, ale i Słowacy, i Węgrzy przyjmowaliśmy ostatnio Bułgarów, Rumunów. Mówię my, dlatego że wraz z moimi kolegami jestem od lat w roboczym kontakcie z tą czarną reakcją europejską, która służy także i u nas do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej i Gazety Polskiej. Jesteśmy w tych roboczych kontaktach, zwłaszcza mój kolega poseł Roman Fritz, wiceprezes mojej partii i członek Komisji Spraw Zagranicznych, który sprawnie porusza się na tym rynku europejskim, już wcześniej jako przedsiębiorca, dziś jako polityk. Roman Fritz, przypomnę, to jest ten człowiek, który poza tym, że włada chyba półtuzinem zagranicznych języków, to jeszcze gadką śląską bronił polskości Śląska przed ślązakowcami separatystami. No i jeszcze Roman Fritz to jest ten wesoły człowiek, który w jednej reżimowej telewizji, jak go tam grillowali, molestowali, odpytywali z tolerancji, to odpowiedział, że jest bardzo tolerancyjny. Nie ma nic przeciwko osobom RTV i AGT. Więc tacy ludzie z Korony, z Konfederacji idą do Eurokołchozu i wy ich tam, państwo, wyślicie. Dlatego, że my będziemy jedynie asertywnie prezentować polski interes narodowy, polską rację stanu. A cóż, bardzo mi przykro, że rządy warszawskie nie reprezentują nas wobec Eurokołchozu, tylko odwrotnie. Są rzecznikami eurokołchozowego zniewolenia i urojenia na przykład klimatycznego wobec Polaków. I jest to bardzo przykre, no ale nie trzeba wybierać między dżumą a cholerą, tak? PiS, PO, PSL, SLD, Sol, Pol, Suf, Pol z przystawkami. Trzeba wybrać dobrze, wybrać kandydatów Konfederacji. Ja osobiście drugi na liście numer 2 w tym okręgu. Polecam się państwa w łaskawej uwadze. Dziękuję bardzo. A teraz pytanie do pana Adama Jarubasa. Patrząc również na tą kampanię wyborczą obecną, widać, że PSL teraz współrządzi, że zdania na temat tego, co zrobić z Zielonym Ładem, są w koalicji, jak w wielu innych sprawach, mocno
podzielone, jeszcze pewnie bardziej podzielone były, kiedy ten ład głosowano, bo nawet entuzjazm lewicy, jak widzę rozwój, im bliżej 9 czerwca ten entuzjazm troszeczkę wygasa. No ale wiele was w tej koalicji dzieli, nawet z tymi, z którymi idziecie na jednych listach Polską 2050, przecież Róża tu głosowała za tymi rozwiązaniami. No, czy pan się widzi w tej konstrukcji dalej koalicyjnej siebie i swoją partię? My stworzyliśmy ten rząd, stworzyliśmy, czy współpracujemy po stronie demokratycznej opozycji po to, żeby odsunąć szkodliwe rządy PiS-u. I to się udało, bo właśnie te cztery partie w sumie wygrały wybory. I dzisiaj zwracamy uwagę, że chociażby te w obszarze rolnictwa błędy, które nie wiem, minister, wicepremier Kowalczyk, Telus, po prostu naprawiać. No to PiS nam wysłał komisarza Janusza Wojciechowskiego, który zafundował nam Zielony Ład. Oni nie chcą o tym pamiętać. Jarosław Kaczyński też mówił, że Zielony Ład trzeba wdrożyć, bo inaczej Polska będzie na marginesie. A Janusz Wojciechowski powiedział, że przecież to jest w ogóle program rolny PiS-u, który on tam przeniósł do Unii Europejskiej. Więc my konsekwentnie uważam, że akurat dobrze, że PSL i wiem, że akurat jest bardzo wiele spotkań i minister Siekierski nie odmawia nigdy rolnikom, również w Świętokrzyskim i w Małopolsce tych spotkań. Wiem, że z tych postępu tego porządkowania nie jesteście Państwo zadowoleni, bo idzie to zbyt wolno. Chociażby kwestia nowego programu strategicznego, zwiększenia dotacji na modernizację, bo niestety w programie, który zostawił PiS, w zasadzie zostało tam 200 milionów tylko na całą Polskę euro na inwestycje. Powinno być co najmniej 5-7 razy więcej, bo jak mamy sprostać konkurencji z agroholdingami z Ukrainy, jak my nie mamy pieniędzy tyle, ile by rolnicy chcieli wziąć na inwestycje w swoje gospodarstwa. Więc to będzie skorygowane. Natomiast to, że akurat minister Siekierski rozmawia z rolnikami, jest pewną wartością. My akurat jako ludowcy zawsze byliśmy strażnikami i na ile możemy będziemy o te interesy chłopskie dbać. Zielony Ład jest bardzo szerokim zagadnieniem. Rozumiem, że my się dzisiaj zamykamy do obszaru głównie rolniczego i te kwestie dotyczące odłogowania pestycydów, one zostały, ja też muszę powiedzieć, że bardzo mocno składałem poprawki i udało się przy wsparciu Europejskiej Partii Ludowej uwalić to rozporządzenie pestycydowe, mówiąc wprost. Bo można robić efektywne happeningi, ale na koniec zapytacie nas, którzy tam jesteśmy, no co żeście uchwalili, co żeście, jak żeście pomogli rolnikom. Problemem jest dalej, ale raczej nie będzie to przyjęte, to rozporządzenie o ochronie przyrody, Nature Restoration Law, które zakładało nawet odługowanie do 10% gruntów. My po prostu to oprotestowaliśmy. Parlament to co prawda przyjął, ja głosowałem przeciwko, natomiast najprawdopodobniej, bo widać, że porozumienia między rządami nie będzie to przyjęte. Także uważam, to jest też wkład takich polityków starających się racjonalnie patrzeć na te przepisy, poprawiać to, co można poprawić. Tam jest wiele szaleństw. Ja nie bronię Unii, ona nie jest idealna. Ale lepiej tam być, lepiej poprawić te przepisy, niż oddać mówić wszystko do bani i tak naprawdę nie uczestniczyć, de facto nie mieć żadnego tam przełożenia. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie tylko na jedną uwagę. Efekt jest taki, że pan nie ma żadnego przełożenia tu w Polsce, bo pan bezkrytycznie wykonuje dyrektywy eurokołchozowe, więc nie ma pan nawet przełożenia. Mamy nieco większe przełożenie niż pan na politykę w Polskę. Dobrze, będziecie mieli okazję w pytaniach wzajemnych. Ja tylko jedną uwagę. Ubolewam bardzo, że jednak nie ma tutaj przedstawicieli PiS-u. Myślę, że ta debata była dużo ciekawsza. No ale cóż my możemy tutaj powiedzieć? Oni teraz protestują przeciwko samym sobie. Cóż, mają ich zbójeckie prawo, można by powiedzieć. Kontynuuję po tym małym wtręcie. Pytanie do pana Stanisława Żółtka. Czy policzył pan, jaki będzie koszt wyjścia Polski z Unii Europejskiej i gdzie pan do tego widzi sojuszników w innych państwach? Trochę tak zazębiając się do pytania, które skierowałem do Grzegorza Brauna, no bo jednak, żeby wynegocjować sobie dobre warunki wyjścia, to już przykład brytyjski pokazał, że to niestety nie jest takie proste.
Już o tym, jakie są koszty wyjścia, już wspomniałem tu wcześniej, ale powtórzę pewne rzeczy. Brytyjczycy mieli problem z wyjściem z Unii Europejskiej, bo została granica wewnątrz nich po prostu. Oni mieli ten problem. Polska tego nie ma. My jesteśmy jednolitym krajem, u nas granica w środku nie będzie. Natomiast czy wyjdziemy, czy nie, większe koszty będą, które będziemy od 2027 roku wpłacali na netto do Unii, aniżeli coś, co przy wyjściu byśmy musieli zapłacić. To od tego trzeba zacząć. Natomiast no, głównym zyskiem naszym będzie to, że podbędziemy się tego raka Komisji Europejskiej, która toczy Unię Europejską, ale toczy też każdy kraj po kolei. I chciałem tutaj zwrócić uwagę, bo jednak coś odniesione było tutaj do mnie przez pana Jarubasa, że tu jest dwóch przedstawicieli czegoś złego, że wyjścia z Unii Europejskiej. Otóż nie, proszę pana, tu nie ma dwóch przedstawicieli wyjścia z Unii Europejskiej. Owszem, pan Grzegorz Braun głosił, czemu chwała za to, polexit i tego typu rzeczy, ale w związku z tym, że szefostwo Konfederacji jest zwolennikiem Unii Europejskiej, zwłaszcza pan Mentzen i pan rządzący obecnie, no, Wibler, prawda, no to został zesłany tutaj na drugie miejsce do Krakowa. A nie wiem, czy państwo wiecie, i oczywiście co, jak jest spotkanie z rolnikami, no to idzie pan to Pleciutko, byle długo. Idzie pan Braun, prawda? Pleciutko, byle długo. Ale czy mógłby pan, przepraszam, troszkę kulturalnie, bo przedłuża mi pan wypowiedź. Natomiast do spotkania z euroentuzjastami pójdzie pan Wibler. To wybierają sobie, nie? No więc informuję pana Jarubasa, że tu jest tylko jeden przedstawiciel organizacji, która otwartą przyłbicą mówi coś na temat polexitu, a nie wybiera sobie przedstawicieli tak, to i tak. Bo ordynacja nasza jest tak skonstruowana do Parlamentu Europejskiego, że głos oddany na przykład tutaj na pana Brauna idzie do Warszawy, do jednej wspólnej puli. Z tego tytułu jest jakiś mandat na przykład pana Wiplera, który jest zwolennikiem Unii Europejskiej. No, taka jest ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, żeby sobie z tego zdawać sprawę. I jemu dlatego on potrzebuje tego typu głosów, prawda? Nawet odwrotnych niż on głosi. I jeżeli chodzi o koszty... Jeżeli chodzi o koszty związane z wyjściem z Unii Europejskiej, to nie za bardzo widzę, jakie mogą być. Pierwsze, co by było, to przestalibyśmy płacić na dostanę węgla. Dzisiaj 12 miliardów. Kilka lat temu płaciliśmy jeszcze tam miliard euro, prawda? Dzisiaj 12 miliardów rocznie. Ale wiem, że plan jest do 40 miliardów. To jest, bo mówię o tym od 2017 roku, nikt tego nie chce zbywać. No, nie zapłacimy tego. Przemysłu nie będzie, rolnictwa nie będzie. 40 miliardów euro. I to nie jest żaden zwrot za to, cośmy niby dostali, czy nie. Proszę państwa, to jest płatność samodzielna, istniejąca. Dzisiaj już więcej płacimy, niż płacili. I to o jakich my tu kosztach mówimy? My chcemy się pozbyć tych kosztów. Pomijając to, że chcemy niepodległości, chcemy, żeby rolnicy mogli funkcjonować normalnie, chcemy się pozbyć między innymi też tych kosztów, właśnie które widzimy, co się kroi. Już żeśmy przekroczyli dawno czerwoną linię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I tym sposobem na koniec, jako ostatni pan Woch, tutaj przyznam się, musiałem trochę dłużej pomyśleć nad tym pytaniem, ale pewna reminiscencja, kiedy było apogeum tych protestów rolniczych, luty, marzec, naczelną śpiewką w mediach zawsze jest: rolnicy mają dopłaty, a to podniesiemy dopłaty. No i właśnie, jakie jest pana zdanie na temat tego mechanizmu dopłat? No, biorąc pod uwagę, że z list państwa komitetu startuje taki wróg wszelkiego socjalizmu i rozdawnictwa, jak wielce czcigodny prezes Janusz Korwin-Mikke. Czy ogólnie stanowisko odnośnie dopłat dla rolnictwa, patrząc na tę sytuację? Tutaj jedna osoba tak naprawdę nie zmienia całego podejścia Komitetu Wyborczego. My jesteśmy komitetem złożonym z osób przede wszystkim bezpartyjnych. Tutaj właśnie w ramach naszych list idą osoby, przedstawiciele partii Korwin, w ramach takiej po prostu niepisanej koalicji. Ogólnie większość z nas tutaj startujących, nawet patrząc na okręg Małopolsko-Świętokrzyski, to są osoby głównie bezpartyjne, które po prostu oddolnie składały listy, my oddolnie zbieraliśmy podpisy i tak dalej. Wszystko, co robiliśmy, robimy ze środków własnych, tak samo jak rolnicy w większości przypadków, tak jak w przypadku strajku na przykład. Zwolennicy Unii Europejskiej.
Poza panem Koroną. No tak. No i tutaj tak naprawdę nasuwa się myśl tego typu. Po prostu jak by wyglądało funkcjonowanie bez tych dopłat, bez powiększenia tych dopłat. No, średnio można by funkcjonować. Tym bardziej, jeżeli tutaj były takie pytania odnośnie tego, co się stanie, jak będzie nadprodukcja produktów żywnościowych, produktów rolnych, czy wtedy jakieś dopłaty. Wtedy też musimy zastosować ewentualne dopłaty dla rolników na moment tego, jak po prostu zaprzestaną produkcję, zbiory i tak dalej. Tutaj patrząc na to, no to nie da się tego inaczej zrobić niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także w tym momencie zakończyły się pytania, które ja zadaję. Teraz będą pytania wzajemne do kandydatów. To zaczniemy teraz znowu w odwrotnej kolejności, tylko muszę pamiętać, żeby najpierw wybrać sobie adresata. Pan Marcin, proszę bardzo, do kogo pytanie i jakie? Ja mam pytanie do pana Adama Jarubasa. Pytanie brzmi, czy ze względu na wojnę na Ukrainie jest pan za tym, żeby po prostu proces wprowadzenia Ukrainy do Unii Europejskiej odbył się bez okresu przejściowego? Absolutnie nie. Uważam, że tak, Polska kiedyś złożyła wniosek w 1994 roku, akurat podpisywał go Waldemar Pawlak. Dopiero po 10 latach razem z dziesiątką innych państw, czy z dziewiątką, weszliśmy do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że perspektywa integracji, bo można powiedzieć, że kierunkowe decyzje już zapadły, to jest co najmniej 10 albo więcej lat. Rzecz bezprecedensowa, bo nigdy w historii nie było rozszerzenia też o państwo, które jest w stanie wojny. Ale żeby do tego doszło, potrzeba bardzo mocnych negocjacji, stąd mam też nadzieję, że być może jeden z komisarzy, bo mówi się o tym, że możemy objąć komisarza obrony albo komisarza rozszerzenia, to by powinna być osoba, która dopilnuje tego, żeby zwłaszcza w takich obszarach jak rolnictwo, no dzisiaj trudno dająco się wyobrazić konkurencję pomiędzy olbrzymimi agroholdingami a polskimi gospodarstwami, żeby to na tyle obwarować, żeby to nie spowodowało zabicia polskich gospodarstw. Ja sobie nie wyobrażam, w jakim kształcie można te regulacje dzisiaj przyjąć. Stąd wydaje mi się, że te negocjacje będą bardzo, bardzo twarde i de facto pewnie będą zmierzały do tego, że duża część ukraińskich gospodarstw w przyszłości będzie bez żadnego rodzaju wsparcia. Natomiast no, polski interes musi być broniony tutaj również poprzez zakazy czy ograniczenia importowe, kontyngenty. Natomiast czy w przypadku wolnego, zliberalizowanego handlu, no po prostu dopłaty finansowe do polskich gospodarstw. Inaczej po prostu nie zabezpieczymy bezpieczeństwa polskich rolników. Dziękuję pięknie. Więc teraz pytanie zadaje pan Stanisław Żółtek. Zastanawiałem się, komu zadać to pytanie. Czy panu Braunowi, panu, tak naprawdę no muszę coś wybrać. No to wybiorę w takim razie pana Brauna. Panie, wie pan co, mam takie pytanie. Wiem, że pan jest przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale zdaje pan sobie sprawę, tak jak powiedziałem, chwała panu za to, ale zdaje pan sobie też sprawę, że szefostwo pańskiej partii jest zwolennikiem Unii Europejskiej. No ja jestem szefostwem mojej partii. No przepraszam, ale chyba wiem, kto rządzi w tej partii, także wie pan, nie zesłałby się pan na drugie miejsce. Mam pytanie, czy właśnie nie głupio panu tak trochę, nie wstyd, że pan Wipler jak pójdzie gdzieś na spotkanie z jakąś inną grupą, ale proszę mi dać kończyć pytanie, powie pan, że jak pan Wipler pójdzie na spotkanie z inną grupą, na przykład jak powiedziałem zwolenników Unii Europejskiej, będzie mówił o tym, jaka Unia jest wspaniała. Pan przychodzi na spotkanie z przeciwnikami Unii Europejskiej, mówi jaka jest zła. Czyli czuje się pan głupio w tej roli, w tej sytuacji i na tym zesłaniu na drugie miejsce? Szanowny panie prezesie, rzeczywiście im dłużej pana słucham, tym bardziej robi mi się chwilami głupio, ponieważ zdawało się, że reprezentujemy tutaj wspólny front
antyeurokołchozowy, że wspólnie chcemy bronić własności, wolności, niepodległości Polaków, a pan sobie upatrzył akurat mnie niegodnego na głównego swojego przeciwnika. Ja schodzę, bo mi jest przykro. Schodzę, właśnie dlatego, że pan schodzę z panu z linii strzału i naprawdę zdaje mi się, że dla wszystkich miejsce się znajdzie. W Konfederacji, jak pan najlepiej wie, jak pan naprawdę wie to z bezpośredniego kontaktu i doświadczenia, ja należę do tych, którym rozmaitość nie przeszkadza. Ja jestem otwarty, no nie na przestrzał, ale otwarty. Ja nie widzę powodu, żeby w naszej partii wszyscy musieli mówić tym samym przekazem dnia, przysłanym SMS-em z jakiejś centrali partyjnej, z jakiegoś biura prasowego. Wiem, że inni tak działają, partie monopolizujące nasz rynek polityczny, ale tak się składa, że to są partie, które reprezentują wszystko to, co najgroźniejsze dla Polaków. To są partie PiS, PO, PSL, SLD z przystawkami różowymi, zielonymi, tęczowymi. To są partie, które miały jedną politykę w sprawie zamordyzmu covidowego, testowanie, szprycowanie zamiast leczenia, ratowania, ćwierć miliona zgonów nadmiarowych, to jest tego rezultat. Mają jedną politykę podżegania do wojny i popychania Polski pod ciężarówkę z gruzem, tak? Skaczą z gałęzi na gałąź przed naszymi bezalternatywnymi sojusznikami i mają jedną politykę eurokołchozową i po prostu wszystko jest u nich na sprzedaż, a u nas nie. Między innymi dlatego u nas nie, że jakoś się trzymamy w tej konfederacji przy całej rozmaitości postaw, rozmaitości stanowisk, no jednak my w tych wszystkich sprawach nie zawiedliśmy i to my organizowaliśmy pierwsze, bardzo długo jedyne manifestacje Stop Ukrainizacji Polski. I to my walczyliśmy z segregacją sanitarną i to my, notabene zapraszam 1 czerwca w Warszawie, marsz za pokojem przeciw wojnie. Więc dosyć jest tych kwestii kardynalnych, tych spraw naprawdę najważniejszych, spraw życia i śmierci dla Polaków, żebyśmy znajdowali wspólną płaszczyznę. I ja nie znajduję przyjemności w odpytywaniu nawzajem pana czas i innych uczestników sceny politycznej, którzy skądinąd są właśnie po jasnej stronie mocy, po stronie Polski w takich sprawach jak relacje z eurokołchozem. I ja nie szukam zwady i nie marnuję czasu w tej debacie na to, żeby pana odpytywać z niuansów pana relacji z pana dawniejszymi czy obecnymi koalicjantami. I to wszystkim rekomenduję. Nie polerujmy kryształu cudzej cnoty, tylko prezentujmy pozytywny nasz program, żeby Polska była Polska. Dziękuję bardzo. I teraz pytanie zadaje pan Adam Jarubas. To ja chciałem zadać panu posłowi Żółtkowi, który był kiedyś europosłem. Panie pośle, pamięta pan, bo wspomniał pan tutaj o tym, że jest pan najbardziej takim zagorzałym przeciwnikiem Unii. Czy to te doświadczenia z obecności w parlamencie pana tak jakby przeraziły, jak Jarosława Kaczyńskiego kiedyś wizyta przed laty w Wiedniu? I ma pan takie traumatyczne wspomnienia z tego okresu, ale przede wszystkim, czy nie uważa pan, że ten polexit, który pan promuje, to jest jednak godzenie w polską rację stanu, że no dzisiaj wyprowadzanie Polski z Unii to jest scenariusz najbardziej oczekiwany przez Putina. No niestety, jakbyśmy na to nie patrzyli, dzisiaj głównym wrogiem Europy, również Polski, jest Putin. A powinniśmy szukować... Ale to powiedział. Ja rozumiem, że pan poseł Braun bardzo dobrze czuje się w Moskwie. Są zresztą fotografie dokumentujące nie ma argumentów, to jest pan persona redukcji od Putina. Nie, ja po prostu uważam, inaczej rozumiem polską rację stanu dzisiaj. Wrogiem Polski nie jest Unia Europejska. Chce pan wojny z Rosją, tak pan rozumie nas? Nie chcę wojny z Rosją, ale chcę, żeby Polska, Unia Europejska miała zdolność odstraszania dla Putina. Rozwalanie Unii Europejskiej, do której eksportujemy dzisiaj 73%. Miałoby być pytanie, czy może pytanie, nie mam. Już. Pytanie z tezą. I właśnie chciałbym się do tego odniósł, bo
filarem Unii Europejskiej jest jednolity rynek. To, że możemy eksportować bez barier taryfowych, celnych. 73% polskiego eksportu rolnego idzie do Unii Europejskiej. Jak wyjdziemy, to zaraz tam się pojawią podatki. Czy pan rozumie, jak pan rozumie interes Polski, wyprowadzając nas właśnie z tego, z tej wspólnoty, która daje korzyści polskiej gospodarce? Proszę, już odpowiem. Otóż po pierwsze, jak ktoś nie ma wiele do powiedzenia, albo jest, czuje się w przegranej sytuacji, ostatnio w Polsce przynajmniej tak jest, to co się zaczyna? Zaczyna od Putina. Prawda? No jak nie masz nic do powiedzenia, no to ty jesteś ruska unuca albo coś takiego, to wydaje mu się zakończyć dyskusję. Takie miałem tutaj poczucie, że pan coś takiego tutaj ma. Czuje się pan głupio w tym towarzystwie i pan takie coś potrafi rzucić dziwnego. To jest osobna sprawa. Natomiast, proszę państwa, to jest takie mówienie, wyjście z Unii, jakaś tragedia. Popatrzmy się dookoła na sąsiadów. Szwajcaria była, jest w Unii. Coś strasznego jej się dzieje, albo Norwegia. No w Unii też nie jest, prawda? Islandia też zresztą nie jest. Jest parę innych krajów, ale ja mówię o najbliższym sąsiedztwie. A cóż takiego złego się dzieje? Wielka Brytania wyszła z Unii i oczywiście nasze media, euroentuzjaści krzyczą, jak to Anglikom się teraz nie podoba, że wyszli z Unii. Ale to popatrzmy się. Krajowy brutto od czasu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, w Wielkiej Brytanii znacznie był wyższy niż w krajach zachodniej Europy. Tych, co pozostały. Ona poszła w górę bardziej. To nie jest tak, że Brytyjczykom się nie podoba. To naszym mediom podoba się to, że miałoby się nie podobać Brytyjczykom. Słuchamy tylko jednej strony. To nie jest to do końca tak. Oni tam sobie nakopali troszeczkę do pleców Brytyjczycy, ale teraz wprowadzają to jakieś własne zakazy na przewozu mięsa czy czegoś takiego i muszą kontrolę robić na granicy, ale to nieistotne. Otóż kraje, które są poza Unią, tu w naszym sąsiedztwie, znacznie lepiej żyją niż kraje w Unii Europejskiej. Dałem przykłady, te klasyczne, nie? Jakoś się nic nie dzieje. Co takiego w tym złego jest, że wyjdziemy z Unii Europejskiej? Ale nie będziemy zniszczeni, bo jesteśmy już zniszczeni. I nie jest to gadanie, że co będzie, my się palcem pokiwamy Unii Europejskiej w bucie chyba, żeby nie było widać, żeby urzędnicy nie zobaczyli, że ich kiwamy palcem, że w złą stronę idziecie. Co za hipokryzja, że tak powiem. Tak od tylu lat się o tym gada. Gadamy wszyscy, spotykamy się na spotkaniach, pokiwamy im palcem, nie pozwolimy, dogadamy się, będzie wspaniale. A coś się zmieniło? Za każdym razem jest to samo, tą samą stronę poszło, tylko że już poszło za daleko. Już jesteśmy w momencie, z którego się już nie da wycofać. Jak się nie rozwali tego po prostu, to się tego nie będę wycofać. Pewnie, że jakbym był w Parlamencie Europejskim, tak jak było tu pytanie, no jak wiadomo, z kim bym był, z Eurosceptykami albo samym założył tego typu klub, nie? Jakby nas była większość, kto wie, może by się dało coś jeszcze odwrócić, prawda? Ale to i tak z trudem, nie? Ale jak nie będzie większości, nic się nie da zrobić. Żaden rząd, żaden tutaj przedstawiciel, który udaje nie wiadomo co, nic wielkiego nie zrobi. A istnienie czegoś takiego jak zwycięskiego polexitu, chciałem państwu zwrócić uwagę, nawet gdybyśmy nie potrafili nic zrobić. Dla każdego rządu, dla PiS-u, dla Platformy, dla Konfederacji, jakiego diabła by to nie wzięło się razem, jest potrzebne do negocjacji z Komisją Europejską. Popatrzcie, mamy polexit z tyłu. Musicie ustąpić, bo jak nie, to polexit wygra. Dlatego my musimy, dla racji stanu naszego, powinniśmy tego wygrać. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun jako ostatni będzie zadawał pytanie. Pytanie do pana prezesa Rubasa. Pański prezes pańskiej partii, jak wiadomo, ma gotowy plecak ucieczkowy, a jednocześnie prowadzi nas na wojnę, która, jak rozumiem z pańskiej wypowiedzi, jest także i pańskim wyborem. Pan chce, żebyśmy także i polskie rolnictwo już na zawsze odgrodzili wysokim murem od rynków wschodnich i żebyśmy przyprawiali nasz przemysł, naszą produkcję rolno-spożywczą o zyski utracone na wschodzie. W 2007 roku, to jest na niektórych zamierzchła przeszłość, pamiętam, była taka sytuacja z Mińska. Przyszło grzeczne pytanie, prośba o przysłanie pełnomocnika do spraw prywatyzacji na Białorusi. Wtedy urzędował jako minister spraw zagranicznych, ten sam Radek Zdradek
Applebaum Sikorski i z tego MSZ-u, któremu podlegała Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, odpisali do Mińska, że nie mają w preliminarzu i w budżecie w ogóle takiej funkcji jak pełnomocnik. Otóż dlaczego o tym przypominam? Bo to są realia. Co można było wtedy osiągnąć? No, można było wysłać gościa, który miałby wgląd w papiery, no na przykład tych prywatyzowanych tam, czy kwalifikowanych do prywatyzacji leczarni na Białorusi. I to byłoby coś dla Polski. Wiem, że wiele wody w Wiśle w Bugu upłynęło od tamtej pory. Wiele bardzo złych rzeczy się zdarzyło. Rozpętana została obustronnie. Wojna hybrydowa, w którą Polacy niestety pod wodzą Mateusza Morawieckiego, wcześniej Beaty Szydło, się wpisali. I doprowadziliśmy do tego, że mamy de facto żelazną kurtynę na wschodniej granicy. Ale proszę mi odpowiedzieć, właśnie w kontekście problemów produkcji rolno-spożywczej, czy pan naprawdę sądzi, że my obsłużymy te problemy i unikniemy ich wewnątrz eurokołchozu, który nie jest otwarty, ale jak się okazuje, jest zamknięty na świat. Poza eurokołchozem są rozmaite ciekawe organizacje. Jest BRICS, Brazylia, Rosja, Chiny, Indie, Afryka Południowa i do tej organizacji, która jest oparta nie na bzdurnych doktrynach, klimatyzmie i holokaustyzmie i jeszcze prawda, tęczowej ideologii, tylko to jest grupa interesów. Do tej organizacji przystępują różne państwa. Czy pan, myśląc o rolnictwie, wiąże przyszłość polskiego rolnictwa i całej Polski wyłącznie z eurokołchozem i z Paktem Północnoatlantyckim, który, jak się okazuje, działa coraz szerzej już nie tylko nad północnym Atlantykiem i w rejonie Morza Śródziemnego, czy też widzi pan możliwość otwarcia na dobre interesy robione z różnymi kontynentami? Bardzo mnie smuci to, że Partia Ludowców, najstarsza na polskim rynku politycznym, no, mająca właśnie ponad stuletnie tradycje, że w tej chwili jest partią zamordystów covidowych, eurokołchoźników lojalnych i podżegaczy wojennych. To mnie smuci. Proszę. Przybywa wyzwań, na które trudno odpowiedzieć pojedynczemu państwu członkowskiemu. Stąd dzisiaj polska racja stanu to jest funkcjonowanie we wspólnocie gospodarczej, które może sobie w różny sposób pomagać. Wspomniałem już o tym, że 73% produkcji rolnej jest eksportowanej do pozostałych państw unijnych, czyli powiedzmy 27% do pozostałych państw, czy tak zwanych krajów trzecich. Ja pamiętam i widzę na sali rolników z Sandomierzczyzny, gdzie kiedyś rzeczywiście duża część produkcji szła na wschód, to było nawet 1,5 miliona ton jabłek co roku. Natomiast w dzisiejszych warunkach geopolitycznych my dokładnie widzimy, jakie są możliwości. Trzeba się na coś zdecydować. Putin dzisiaj zagraża bezpieczeństwu Polski, zagraża bezpieczeństwu Europy i trudno z nim robić dzisiaj interesy, żeby płacić mu pieniądze za to, że później wracały w postaci rakiet. Na pana pytanie, nic się na wojnę nie wybiera. Nie wybiera się prezes Kosiniak-Kamysz. Wybierał się przez moment Jarosław Kaczyński. Natomiast dzisiaj przede wszystkim powinniśmy budować zdolności odstraszania takich szaleńców jak Putin. Plecak, o którym wspomniał prezes Kosiniak-Kamysz, był raczej pewnym symbolem tego, że powinniśmy być przygotowani na rozmaite zagrożenia. Ich przebywa. COVID nas nauczył, że potrafi sparaliżować nasze relacje i musimy funkcjonować w takich warunkach. Powinniśmy nauczyć się również, czy przewidzieć rozmaite kryzysy, również energetyczne, cyfrowe. Widać już, skąd idą rozmaite inspirowane ataki właśnie o charakterze cyberprzestępczości. To jest wschód. Tam są nasi wrogowie. W związku z czym widziałbym i potrzeba budowania nowych relacji także z krajami trzecimi. Trzeba wysyłać żywność tam, gdzie jej najbardziej brakuje, czyli do Afryki, do Azji. I tutaj bym szukał możliwości wsparcia z programów rozwojowych, wsparcia eksportu polskiego, żeby ta żywność tam szła, a nie ograniczać produkcji w Polsce.
Czyli na złość cioci nie sprzedamy Putinowi ani jabłek, ani niczego. Nie będziemy mogli wysyłać pieniędzy, za które będzie kupował rakiety, które będą lecieć na nasze głowy. Jakich pieniędzy? Jak coś sprzedamy, to on nam przyjdzie pieniądze. Dobra. No dobrze, panowie. Tym sposobem przejdziemy teraz do pytań tutaj z sali. Mamy na nie jakieś, no tak powiedzmy, nieco ponad pół godziny. Ja już tutaj może nie będę tak restrykcyjnie czasu pilnował, ale bardzo proszę wszystkich, zarówno pytających, jak i odpowiadających. Będzie znowu ten wątek prezydencki, ponieważ nasz były już prezydent, niektórzy by dodali, na szczęście Bronisław Komorowski, kiedyś znany, on jest z różnych złotych myśli, powiedział, że mowy powinny być krótkie, a kiełbasy długie. Drodzy Państwo, tego się trzymajmy w tym bloku. Więc proszę bardzo, teraz jest chwila dla Państwa pytania z sali. Tutaj będzie mikrofon krążył. Proszę bardzo. I proszę oczywiście mówić, do kogo pytanie jest skierowane, czy do wszystkich, czy do konkretnego kandydata. Dzień dobry, Patryk Przygoda, Rolnicy Świętokrzyskie. Pytanie kieruję do wszystkich. Jesteśmy w Unii Europejskiej 20 lat. Miały być wyrównane dopłaty. W Niemczech jest 156 euro do hektara, Polska 116. To jest 25% mniej. Czy panowie jesteście w stanie się zadeklarować, że dopóki ta sprawa nie będzie załatwiona, zrezygnujecie z 20% swojego świadczenia? Dzięki. Bardzo dobra koncepcja. No to ja proponuję znowuż od prawy. Pan Jarubas jako pierwszy, bo pytanie było do wszystkich. Podniesienie dopłat jest realne. To, o czym Pan wspomniał, to obniżenie za pośrednictwem ekoschematu, bo jednolita płatność obszarowa teraz w tym systemie spadła nam ze 180 na 116, ale to było zapisane w planie strategicznym. O tym, jak to będzie ukształtowane, to nie decyduje Unia Europejska, tylko tak naprawdę, jak my gospodarujemy się tą kwotą. Ja jestem gorącym zwolennikiem aktywnego rolnika, czyli tej koncepcji, żeby dopłaty rolne uzyskiwali nie tylko posiadacze ziemscy, bo jest wielu takich malowanych po prostu rolników, ale ci, którzy faktycznie na niej pracują. I jeśli prowadzimy ten system, to będzie możliwe realne podniesienie, nawet podwojenie dopłat. To jest do wydyskutowania. Wiem, że już trwają na tym prace i jestem tego gorącym zwolennikiem. Pan poseł Brom, proszę bardzo. No to jest właśnie cały PSL. To znaczy interesy, interesiki, niemieckie wiatraki do mielenia ptaków. Jak oni namawiali Polaków? Lepiej zabrać w ogóle dopłaty, jak pan proponuje. Fotowoltaika. Ilu ludzi wkręcili w biznesy, które teraz upadną i teraz nie przynoszą takich zysków, jakie wcześniej były krociowe obiecywane. To jest właśnie cały PSL. To jest partia ludzi, którzy są gotowi negocjować z nadzorcami, oprawcami Polaków i polskiego rolnika warunki, na jakich wybrani będą mogli się dorobić. I do tego w tej chwili PSL służy. To jest partia obsługująca biurokrację w coraz większym stopniu centralną i lokalną, regionalną. No, sam pan marszałek jest tego bardzo dobrym przykładem. Mediujecie, pośredniczycie, obsługujecie te pompy sącotłoczące, przez które tyle pieniędzy płynie eurokołchozowych w tej wewte, że jak mówi pan redaktor Michalkiewicz, przy samym liczeniu tych pieniędzy tyle kurzu się wznieca, że nie jedna rodzina stara może być przy tym założona. A nie bronicie polskiego rolnika, nie bronicie polskiego rolnictwa przed zagładą. Naprawdę, to co pan mówi, jest oszukiwanie siebie i publiczności, dlatego że jeśli te zasady mają być na nas wyegzekwowane, jak już nie daj Boże stworzony zostanie ten Wehrmacht eurokołchozowy, do którego pan minister Kosiniak już deleguje konkretne jednostki, no to wtedy rzeczywiście okno możliwości się zamknie i sama dyrektywa budynkowa ściągnie z Polaków taki domiar, taki podatek od termomodernizacji, który razem, obliczał to pan Tomasz Cukiernik, 20 lat
w Unii Europejskiej i chyba już wystarczy, razem to przekroczy wielokrotnie sumy, które wpłynęły do nas, za pomocą których tej marchewki z kijem schowanym za plecami łudziliście i mamiliście Polaków, a po drodze idziecie na wszystkie koncesje. Na całą tęczową edukację, sami zapraszacie zboczeńców do naszych szkół, żeby nasze dzieci uczyli tolerancji, prowadzicie nas na wojnę, na złość cioci okładacie Polaków sankcjami pod tym pretekstem, że tutaj Putina trzeba wdeptać w ziemię. O czym pan w ogóle mówi? Problemem polskiej wsi, polskiego rolnika jest Zielony Ład, jest dyrektywa budynkowa, jest pakt migracyjny, a pan straszy żelaznym wilkiem. Nie ma roszczeń, chwała Bogu, terytorialnych i finansowych. Zagrożenie potęguje się, bo wy je na nas ściągacie, ponieważ jesteście bezkrytycznymi, no po prostu mistrzami w wieszaniu się cudzej klamki. Za PRL-u to była klamka moskiewska, teraz w post-PRL-u w eurokołchozie to jest klamka amerykańska, żydowska, brukselska, berlińska i tylko to się u was zmienia. U której klamki się uwiesić? I to jest cała kontrowersja PiS, PO, PSL z przystawkami. Tylko głos Konfederacji jest głosem za suwerennością, niepodległością, za pokojem, za tym, żeby robić dobre interesy. Pytałem panią minister tę wariatkę od klimatu. Pytałem, tak, czy proszę pana, energia, surowce energetyczne, czy one mogą być demokratyczne i niedemokratyczne? Bo oni się upierają, że nie będziemy sprowadzać z państw niedemokratycznych tego, czego nam potrzeba. No albo robimy interesy, albo się zajmujemy odpytywaniem całej reszty świata z demokracji, z tego, czy już sodomici wszystkim weszli na głowę razem z Żydami i czy wszyscy trzy razy dziennie przed jedzeniem się odżywują od Putina. Jest pan w stanie obniżyć to wynagrodzenie o 25%? Jak upadło kolegi? Kiwnąłem głową, od razu powiedziałem, że to jest bardzo ciekawy projekt i ja go przeanalizuję, rozumiem. Panie Adamie, bo też nie obniżyłem. Dobrze, panowie teraz. Panowie. Przepraszam, że przeciągnąłem. Ja również będę w stanie obniżyć swoje wynagrodzenie o 25%. Zresztą te 25% tak miało być teoretycznie przeznaczone na różnego rodzaju akcje społeczne, edukację między innymi wśród dzieci, jak ważna jest rola, przede wszystkim tutaj patrząc u nas lokalnie, samorządu i tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. Przez brak pewnego rodzaju świadomości są podejmowane decyzje za naszymi plecami i w momencie wyborów stajemy przed dylematem, no co może wnieść mój głos. No w przypadku na przykład, jeżeli z 10 osób, 5 osób pójdzie na wybory, czyli jest 50%, to tych trzech wybierze nam władzę. A pozostała siódemka, mimo że jest większością, to i tak nie jest w stanie tego zrobić. I to trzeba po prostu pokazywać i to jest właśnie mój tak naprawdę największy postulat, jeżeli bym po prostu został europosłem i na to po prostu bym przeznaczał również 25%. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Czumtek, ostatni. Otóż, wiecie państwo, ja byłem w Europarlamencie i zarobiłem całkiem spore pieniądze. I od tego czasu, od 2019 roku, praktycznie wszystkie te pieniądze wydałem publicznie na kampanię prezydencką, na obecną, na utrzymanie partii Polexit. Jakoś pozwoliłem sobie, uznałem, że to są... Wziąłem tych pieniędzy i tylko się dało. Jakby się dało cały budżet wziąć, choćby tam 90% miałbym spalić i utopić wśród żab, to bym zabrał Unii Europejskiej, bo on tylko na złe idzie, nie? Nie udało mi się tego, wziąłem co potrafiłem. Ale te pieniądze są takie dość parszywe, to prawda. Wolałem je przeznaczyć na tego typu cele, więc nie mam z tym problemu. Moi znajomi, całe moje środowisko o tym wie, bo dzięki temu funkcjonujemy. Natomiast jeżeli chodzi o teraz, to mówi pan 20%, żeby zrezygnować, jeżeli realicznie nie dostaną tyle dopłaty, co Niemcy albo Francuzi. Otóż ja oświadczam i może się to komuś nie spodobać, ale ja nie zamierzam kłamać ani uginać szyi, bo mnie ktoś nie wybierze. Otóż ja tylko idę do Parlamentu Europejskiego po to, żeby nie było żadnych dopłat. Ani Niemcy, ani państwo, bo proszę zwrócić uwagę, co wolicie? Żeby zabrać wam pieniądze w ten sposób, że paliwo macie kilka razy droższe, elektryczność droższą, nawozy sztuczne, zabiorą wam pieniądze, po czym ochłap dadzą, jak poprosicie urzędnika, tak coś wolicie, tego typu wolność, a
wasz konkurent dostanie jeszcze dwa razy więcej. Czyli w ogóle nie jesteście w stanie nic robić. Nie, ma być wyrównanie po prostu w ten sposób, że ma nie być tych dopłat za dwutlenek węgla, ma nie być tych regulacji. Macie móc wyprodukować rzecz trzy razy taniej, niż dzisiaj produkujecie. I sobie sami kupicie na rynku i sprzedacie jak chcecie, a nie będziecie łazili w tyłek, wchodzili urzędnikowi brukselskiemu, żeby wam pomógł. I kto zyskuje na czymś takim zresztą? Owszem, ten, kto nie pracuje, owszarnicy zyskują, to prawda. Bo oni nie używają paliwa ani energii elektrycznej, tylko mają teren, za który mają dopłatę. A ten, kto naprawdę na mniejszym kawałku pracuje, to jak ma dopłatę? Guzik ma tam z tego, jak wliczy z tych hektarów. Ale za energię, bo on pracuje naprawdę, musi dać. Zaciągnie i musi zapłacić za nawozy sztuczne. Więc może popatrzmy się może w tym kierunku. Bo nauczyli nas przez te lata, zgięli nam kark. Nauczyli nas, że mamy się tak patrzeć właśnie. A dobrze, zabierzcie nam tu pieniądze, jest w porządku, ale potem jak nas poprosimy, nam troszkę dacie. Tak to wygląda teraz. Więc pozwoliłem sobie na tego typu oświadczenie i najwyżej możecie mnie nie wybierać. Dziękuję. Bardzo dobre postawienie sprawy. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Proszę Państwa, jestem rolnikiem z Sandomierza, okolic Sandomierza, Grzegorz Kurski. Słuchałem Waszych wypowiedzi wszystkich kandydatów i zauważyłem, że polityka Unii Europejskiej jest na tym, że jak nie dostaniemy żadnych pieniędzy, to my nie przetrwamy, czyli polskie rolnictwo nie przetrwa. Nie boję. Ja nie przyszedłem wysłuchiwać, że dostanę 100 zł więcej do hektara czy 200 zł, tylko chciałem wysłuchać pomysłu, który pokaże rozwiązania ustawodawcze, które pozwolą mi spokojnie pracować na tych hektarach, które posiadam. Żebym spokojnie mógł jechać, sprzedać produkt i być konkurencyjny względem krajów spoza Unii Europejskiej. Nie usłyszałem żadnego rozwiązania od Państwa, padło słowo aktywny rolnik. Ja nie słyszałem rozwiązania, które potrafi zweryfikować faktycznie, kto jest aktywnym rolnikiem, kto nie. I jeżeli te środki, o których mówicie, były przekierowane faktycznie do tych ludzi, którzy pracują na ziemi. Nie usłyszałem rozwiązania, które zapromuje produkty regionalne, żeby podmioty, które obrót spożywczy wprowadzają, żeby najpierw kupowali w postaci 70% zerwalnego rynku, i tutaj były skrócone łańcuch dostaw. Nie usłyszałem rozwiązania także żadnego o podatkach, że jeżeli firma prosperuje w danym kraju, to żeby odprowadzała podatki do budżetu danego kraju, a nie w którym kraju się znajduje. I chciałbym na te pytania moje usłyszeć od Was, od każdego jednego wypowiedź. To od drugiej strony. Panie Stanisławie. Naprawdę nie usłyszał Pan ode mnie rozwiązania, które mówiłem, jak co zrobić, żeby normalnie funkcjonować. Jak powiedziałem, że chciałbym, żeby te regulacje, które wszystkie są, wyrzucić do ubikacji. Jak powiedziałem, że te wszystkie ukłony dla Brukseli, prawda, i te dopłaty za dwutlenek węgla wyrzucić do ubikacji, a żeby taniej był prąd, energia elektryczna i tak dalej. To nie jest wystarczające rozwiązanie, gdyby weszło w życie, a prostym sposobem jest to rozwiązanie. Po prostu wystarczy albo nie być w tej Unii Europejskiej, tak można zrobić, to rząd może zrobić i Parlament Polski w jednym ręku, albo zdobyć przewagę w Parlamencie Europejskim razem z uniosceptykami i odwrócić to i wywalić te rzeczy. A budżet europejski stukrotnie zmniejszyć. Stukrotnie, nie dwukrotnie. Po prostu. To jest pierwsza rzecz. A mówi Pan o podatkach. To prawda, tu ma Pan całkowitą rację. Tutaj się krzyczy, że zachodnie firmy tutaj niszczą polski handel, niszczą polskie rolnictwo i tak dalej, bo co? Bo nie ma pomocy dla polskiego handlu albo polskiego rolnictwa? Nie, podatkami jak się niszczy? Jest podatek dochodowy, TIT, prawda, dla firm. I co się okazuje? Zachodnie wielkie firmy nie płacą go w ogóle, bo oni, tak jak Pan wspomniał, mają centralę na Malediwach albo gdzie indziej, prawda? Oni tam kupią know-how od głównej firmy i oni mają koszty, w związku z czym mają zero. Ale polska firma, mniejsza czy większa, nie potrafi tego zrobić, no bo tu ma centralę, w związku z czym podatek musi płacić. I te wszystkie rządy do dzisiejszego dnia,
Ta cholerna hipokryzja mówi, że będą polskim przedsiębiorcom pomagać. Ale CIT, zachodnie firmy nie płacą, a nasze płacą. Im mniejszy handlowiec, tym więcej musi płacić. Czyli pomagamy obcym firmom w konkurencji z naszymi ludźmi. Po prostu ten podatek trzeba wyrzucić. Nie chciałbym się zbyt ordynarnie wyrazić. Po prostu ma go nie być, bo po co jest taki podatek CIT albo PIT? Myślicie Państwo, że dla budżetu państwa on jest korzystny jakiś? Nie, to nie jest wielki podatek, wbrew pozorom. Obsługa jego jest straszliwie droga. Połowa tego podatku, przykładowo PIT, to są żołnierze, płaci państwo i odbiera państwo. To są nauczyciele, płaci i odbiera, prawda? To są emeryci, płaci i odbiera. Służba zdrowia płaci i odbiera. To jest 55%, to wpłaca państwo i zabiera z powrotem, nie? Więc tak naprawdę tylko oblicza to za każdym razem, tam z powrotem, nie? 45% tylko Polaków, czy nawet nie, albo 40% płaci, reszta to jest wyliczanie w kółko tego samego, nie? Ale on służy do inwigilacji ludzi. To jest pierwsza rzecz. Dzięki temu ludzie muszą zeznawać, muszą chodzić do urzędu skarbowego, muszą się bać państwa. On temu służy. CIT też temu służy. Może z CIT nieco inaczej. Tam rzeczywiście kłopoty mają czasem firmy, ale bardzo łatwo mieć na nich pata, zwłaszcza te polskie firmy, prawda? Więc to jest tego typu działalność, do dzisiaj funkcjonuje. I głoszę to, przecież każdy może, bo jak pan nie wierzy, może pan wejść w internecie i zobaczyć, co mówiłem wczoraj, co mówiłem rok temu, 5 lat temu. Te rzeczy, które pan powiedział, mówię, o tym cały czas tłumaczę. Tylko ludzie słyszą potem spotkania takie wyborcze tego typu, a tym mi obiecali, a tu im się da, tamtym się zabierze, a no to może mi nie da, no ale przynajmniej tamtemu zabiorą, nie? Bo to takie jest trochę taka mentalność, nie? No, Kowalskiemu spaliła się dacza, nie? No niby obcy człowiek, a jednak przyjemnie, prawda? Także no jest coś takiego w nas, na razie. I słuchają czegoś takiego, idą do wybory, bo to dokładnie tak samo od kilkudziesięciu lat. I nic się nie zmienia. Nic. No to może pomyśleć, że co zrobić, żeby się zmieniło. Dobrze, proszę bardzo, pan Bóg. Przede wszystkim powinniśmy wprowadzić swego rodzaju właśnie wymóg, żeby warzywa, owoce trafiały bezpośrednio od polskich rolników do supermarketów, hipermarketów i tak dalej. No, dobrze, że to są zagraniczne kapitały, ale jednak jeżeli są w Polsce, to przydałoby się, żeby jednak polskie produkty sprzedawały, tym bardziej, że one są czynne dosyć długo, nie tak na przykład na... Bo wiadomo, nie każdy ma na przykład czas przed pracą, po pracy skoczyć gdzieś na bazarek warzywny i tak dalej. Wtedy po prostu poszedłby do takiego marketu, kupił bezpośrednio właśnie te owoce, warzywa właśnie pochodzące z Polski, a nie tak jak później patrzymy na etykietkach Hiszpania, Grecja. Państwa, doprecyzuję, to nie chodzi o polskie produkty, chodzi o unijne. Czyli chodzi o to, żeby niemieckie produkty były lokalnie kupowane, żeby Niemiec lokalnie sprzedał, Polak i kto inny. Chodzi o to, żeby było to rozwiązanie unijne. Czy jesteśmy w stanie w tym kierunku iść? Oczywiście. Wewnątrz unijne. Tak. Już tak. To pan poseł, proszę bardzo. Proszę pana. To mnie martwi, że pan wyraża takie oczekiwanie, żeby z Unii nam powiedzieli, że nam wolno, to czy o, tak? Że jednemu wolno kupić, a drugiemu wolno sprzedać. To mnie martwi, że pan zareagował pozytywnie na hasło aktywny rolnik. Wie pan, z tym hasłem wyjeżdżają ci sami ludzie, którzy panu każą wysyłać fotkę z pola, jak pan tam przed zmrokiem obornik rozrzuca. Tak? To jest kosmos. To jest kosmos. Tak? I jeżeli pan oczekuje dalszych rozwiązań z Unii, to je pan dostanie. Tam siedzą goście, nic nie robią od rana do wieczora. Tam i rozkminiają, co by tu jeszcze wymyślić. Ja pamiętam, za PRL-u był taki minister, był Kuberski. On chyba był najpierw od rolnictwa, nie, potem on był od reformy edukacji w latach 70. Zagierka. Taki dowcip. Pamiętam, że dzwoni tatuś do Kuberskiego i mówi, co robi synu, bo świnie padają. I Kuberski mówi, no to weź mi tam tato, pobiel chlew, prawda? I dzwoni ojciec następnego dnia i mówi, i dalej padają, prawda? No to weź mi tam, dosypuj im może mielonej gumy do rzucia troszkę karmy, one będą lepiej tam, wolniej trafiły. I to się opowiadało, ten dowcip, za mojego dzieciństwa. 15 minut go można było opowiadać.
opowiadać i puenta była taka, że dzwoni tatuś, mówi ostatnia świnia zdechła, a minister Kuberski mówi, o taka szkoda, bo tyle miałem jeszcze dobrych pomysłów. To jest Unia Europejska, proszę pana. To jest Unia Europejska, to są te ich programy. Te całe, proszę pana, kowry jakby, to jest jak, proszę pana, z przedsiębiorczością. Jeżeli rząd coś promuje, analizuje jakieś projekty, to jakby ci, co siedzą tam w rządzie, w tych biurach, jakby oni naprawdę mieli do tego głowę, to by każdy zrobił interes stulecia i byliby milionerami. Ale oni do niczego innego się nie nadają, tylko do tego, żeby siedzieć w biurze i siedzieć rolnikowi na głowie. Więc proszę pana, razem plujmy na to, co oni tam wymyślają, wróćmy do zdrowego rozsądku. Który rolnik jest aktywny? No ten, co, proszę pana, mógł większą przyjemność żonie sprawić, bo więcej zarobił, tak? Bo więc ten rolnik jest aktywny, tak? I jedni mają do tego talent, drudzy nie mają do tego talentu. Słucham, ale po co? Proszę pana, życie to weryfikuje. Co pan chce być zważony i zmierzony codziennie przez jakiegoś urzędnika? Stuk, tuk, stuk, czy pan w nocy nie urósł czasem o pół centymetra? Bo jak pan urósł, to pan przekroczył normę, prawda? I musimy pana skrócić o głowę. To jest Unia Europejska. Co pan się tak dopomina, żeby do pana przyjść? Już przychodzą. Mówię, chłopu mogą wejść do obejścia, zaaresztować krowę, konia, prawda? Wariaci, ekoterroryści. Pan chce tego więcej? Pan chce więcej tego weryfikowania? Mnie opowiadał jeden rolnik z okolic Sieradza, opowiadał mi taką sensacyjną historię, jak, proszę pana, busem szkolnym woził świnie do kolegi kilkanaście kilometrów dalej, żeby mu sanepid nie wykrył, że one tam są, prawda? Ja pamiętam z czasów okupacji, pan, no, wspomnienia rodzinne, ja za okupacji niemieckiej jeszcze nie byłem w obiegu, prawda? Ale pamiętam, jak przyjeżdżali żandarmi, bo nielegalne świniobicie, prawda? Akurat cudem tam się wykręcili moi bliscy. Tego chcemy, to już było. Eurokołchoz już był. Mieliśmy generalne gubernatorstwo, mieliśmy PRL, mieliśmy centralne planowanie i niektórzy jakoś przepłynęli ten PRL, prawda? PSL się przebranżowił na ZSL, jakoś źle im nie było. Partia biurokratów, partia urzędników, partia lokalnej biurokracji. Ale nie ściągajmy sobie tego znowu na głowę, na następne 50 lat, bo już nie ma tych 50 lat. Bo czas się kończy, bo jeżeli to wszystko będzie zrobione, Zielony Ład, dyrektywa budynkowa, pakt migracyjny, to za 5 lat nie mamy już o czym gadać. To pan we własnej gminie będzie przegłosowany przez Ukraińców, a porządku na ulicy będzie pilnował Ukrainiec w mundurze polskiego policjanta. Takie są realia. A dziś bezpieczeństwo leży, minister obrony z plecakiem ucieczkowym, minister spraw wewnętrznych z pogłosem, tak? A oni idą na wojnę, straszą Putinem, a jednocześnie chcą nas zaorać tymi wszystkimi normami. Górnictwo, kto się na to zgodził? Partie się na to zgodziły. Rządzący, związki się na to zgodziły i triumfalnie ogłaszali, że do 2050 roku ostatnia kopalnia będzie zamknięta. Polska na węglu leży, Polska rolnictwem, zdrową żywnością słynie. Albo, proszę pana, schabowy, albo świerszczowy. Ja za schabowy. Dobrze. Panie Jarubas, jeszcze. Mam nadzieję, że dostaniemy na biały czas. Ja po prostu, jak słyszę polityków, można bardzo fajny żart dopowiedzieć, ale kiedy mówi się o wyprowadzeniu Polski z Unii, to również wyprowadzamy się nie tylko ze zdrowego rozsądku, ale dzisiaj z systemu dopłat. Pytanie, które pan Grzegorz zadał, dotyczyło definicji i sposobu weryfikacji tego aktywnego rolnika. I tu są na sali szefowie agencji rolnych pomogły, czy mamy kilka rejestrów, mamy VAT w rolnictwie, mamy IRZ, czy jak ktoś trzyma zwierzęta, to najprawdopodobniej prowadzi to gospodarstwo. Natomiast duża część, to jest około 400-450 tysięcy gospodarstw towarowych, które to rzeczywiście prowadzą tę produkcję i je trzeba w sposób szczególny wspierać, ale nie wychodząc z Polski z Unii, jako Polska z Unii Europejskiej, bo już brytyjscy rybacy, rolnicy uwierzyli antyeuropejskim politykom i dzisiaj obudzili się w kompletnie nowej rzeczywistości i 65% Brytyjczyków, wbrew temu, co mówi pan poseł Żółtek, żałuje tego wyjścia z Unii. Mamy jednolity... A pan te badania robił. Mamy jednolity rynek europejski. Jak Żydzi po wyjściu z Egiptu też żałowali niego.
mamy jednolity rynek europejski, czyli no, swobodny przepływ towarów. I te towary mogą płynąć zarówno od nas, i rzeczywiście płyną. Ponad 70% płynie głównie do Niemiec. Mogą płynąć niestety też w naszym kierunku. Pewnie byśmy sobie życzyli, żebyśmy tylko wysyłali, no niestety tak to nie działa. Oznakowanie żywności, promowanie patriotyzmu takiego gospodarczego, promowanie rzeczywiście polskiej, markowej, zdrowej żywności, skracanie łańcucha dostaw, dopracowanie tego systemu aktywnego rolnika, tak, żeby tym ludziom, którzy mają gospodarstwo, ale nie uprawiają, nie zabierać uprawnienia do systemu KRUS-owskiego, dać mocną, podbudowaną też ustawą umowę dzierżawy, która będzie gwarantowała godny czynsz, ale rzeczywiście, jeszcze raz powiem, niech pieniądze z WPR-u idą tylko do tych, którzy na tej ziemi pracują. Ja tutaj pozwolę tylko jeszcze jedno zdanie panu Żółtkowi, ale ja powiem jedną rzecz a propos tej sprzedaży lokalnej. Mieszkając od roku na wsi podkrakowskiej, zauważyłem, że można i bez regulacji unijnych, bo ze wsi sąsiedniej, z Rzeszota na południe od Krakowa, przyjeżdża do marketów okolicznych pan pojazdem zeroemisyjnym, bo furmanką w szkapę zaprzężoną, i przywozi ziemniaki do delikatesów czy tam innego owada. Można. Bez regulacji. Szkapa nie jest bezemisyjna, panie redaktorze. Co pan mówi? Za granicę już się tego nie da zrobić bez dodatkowych ceł i wagi. Oni to chcą wytrzymać. Konie figuralskie, tak. Pan Żółtek chciał jedno zdanie, więc to mu pozwolę. Jeszcze na dwa dodatek zostałem wywołany. Otóż ja proszę zwrócić uwagę, pan Jarubak mówi, że jak pan Żółtek mówi, nie cieszą się tak bardzo Brytyjczycy. Ale nie zaprzeczył danym statystycznym, że PKB Wielkiej Brytanii bardziej wzrósł niż krajem zachodnim, prawda? Jakoś nie zaprzeczył tego, że 70% ceny energii elektrycznej to dopłata do dwutlenku węgla. Bo się nie ośmieli zaprzeczyć. Nie zaprzeczył, że 50% ceny paliwa to jest dopłata za dwutlenek węgla. A jak ktoś z państwa nie wierzy, może nie prześledzić tak dokładnie, wejdźcie sobie na choćby te ohydy Onet. I zobaczcie tam cena paliwa, na przykład, z Rotterdamu przywiozą nam do Polski. Po prostu kupione, nie? 15 lat temu, 10 lat temu gazu grzewczego, czy czegoś takiego. Dwa razy tańsze, pół razy tańsze było dzisiaj jest, niż wtedy. Wtedy było droższe. Z dolara, w euro było droższe, mimo inflacji. Czyli jeszcze tańsze, jeszcze droższe było, nie? Bo przecież dolar więcej warty. Droższe było, ale bez narastacji była po 4 zł. Po 50. To się stało? Czemu to mówimy, że wina Putina, wojna i dlatego gaz jest drogi? Kiego diabła, skoro gaz jest, można kupić z Rotterdamu gaz dwa razy taniej niż dzisiaj, niż było 15 lat temu? To czemu nie będzie drożej w domu ten gaz? O co to chodzi? No, popatrzcie się i jakiś kompetentny, każdy potrafi to zobaczyć. Ale większość Polaków się na to nie patrzy, nie zauważa tego. Prawda? I rolnicy tylko i wyłącznie protestują przeciwko regulacjom. A to jest główny problem, że potworne pieniądze płacimy w tej chwili Unii Europejskiej. I to jest planowa działalność, żeby nam wywalić rolnictwo i przemysł. Jak Boga kocham, to jest naprawdę zaplanowane, oni są głupi. Po prostu mamy być kolonią surowcową i rąk do pracy. I to tak wszystko. Jest. Tak jest. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie z sali, potem runda podsumowawcza. A tu pani się proszę. No, to teraz... A tu niech dyrektor. Ja jestem przeciwnikiem równouprawnienia, to może teraz pani. Dzień dobry, Ciastek Lutowska Katarzyna z Sandomierza. Ja tutaj mam takie pytanie do panu w sprawie produktów technicznych. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. No pan Żółtek, produkt techniczny to jest taki produkt, na przykład zboże, kukurydza, koncentrat jabłkowy czy też inny, który nie podlega kontroli fitosanitarnej. Zostało to 2 lata temu wprowadzone. No, jak najlepiej sobie to do dnia dzisiejszego funkcjonuje. Chcecie, abyśmy zdecydowali, na kogo głos mamy oddać. Co do tej pory zrobiliście z tym, mówię od wyboru rządu nowego, żeby to zakazać. W tym momencie te towary wjeżdżają do Polski, tak jak pokazałam wam zboże tutaj, z tego jest robiona mąka i my to jemy. Żadna z waszych partii nic nie zrobiła. Co no chcecie nie. zrobić w takim razie? No nie, bardzo panią proszę. Konfederacja mówi o tym i o otwarciu granicy na zboże techniczne tak zwane od samego początku. Przestrzegaliśmy, nie byliśmy mądrzy po szkodzie, tylko przed. To przepraszam, jeżeli już pan zaczął, to panie Grzegorzu Braun, od dawna rozmawiam pan z moimi kolegami w sprawie tego zboża technicznego, tych kontroli.
Wie pan o sytuacji na terminalu w Dżordach. Ile razy pan obiecał, że coś w tym kierunku zrobi? Miało być koncerne poselskie. Ja pani razu nie obiecałem. Oczywiście, że pan obiecał, mam pani razu nie obiecałem, proszę pani, że coś zrobi, dlatego, że nie jestem w rządzie. I dlatego rzeczywiście, przyznaję się, nie będąc w rządzie, nie podejmuję żadnych decyzji, które podejmują ministrowie. Jest pan poseł? Jestem ministrem. Jest pan poseł? Jestem posłem. Może pan wykonać koncerę poselską? Pytam. Myślę, że jest bardzo... Nie myślę, proszę powiedzieć tak. Myślę, że jest szeroki rejestr. Tak lub nie, proszę, bo pan tak przebywa wszystkie rozmowy. Kontroli poselskich przeprowadzanych przez, przez posłów Konfederacji. To już dziękuję panu za odpowiedź, poproszę innych kandydatów o odpowiedź. Dziękuję. Byliśmy z wami na granicach, na węzłach komunikacyjnych, murem za rolnikami. Jesteśmy z protestującymi i na ulicach, i w Sejmie. Dajemy im głos, zapraszamy na konferencje prasowe, na których wy, szanowni drodzy, ten głos, chwała Bogu, zabieracie i cieszę się, że nie jesteście już bezkrytyczni i naiwni wobec systemu eurokołchozowego. I Konfederacja oddaje głos rolnikom, rolników wspiera. Skoro tak się ułożyło, to teraz pana Jarubasa poproszę. Ja słyszałem, bo pani zwracała uwagę na ten temat również w Schodnikach. Podczas spotkania rozmawiałem o tym z ministrem Siekierskim. On rzeczywiście zobowiązał się ten temat sprawdzić. No bo mamy, jeśli rzeczywiście miało być tak być, to do czynienia z przestępstwem po prostu, które powinno być mocno napiętnowane i mam nadzieję, że tak będzie. W ogóle ta sprawa wydawała się, że już jest załatwiona. No bo to termin zboże techniczne powstał 2 lata temu, wtedy, kiedy mieliśmy z tym niekontrolowanym napływem do czynienia. Natomiast no, każdy taki przypadek, rzeczywiście ten obrazek, który nam pani pokazała, to jest bulwersujący. Ja no, mam nadzieję, że żaden młynarz do po prostu chleba czegoś takiego nie wsadzi. Pan Stanisław Żółtek, proszę. Tak, bracie, roześmiałem z tego stwierdzenia, że żaden z młynarzy tego nie zrobi chleba albo bąki. Także tam, gdzie są pieniądze i tam, gdzie jest chęć, tam się zrobi chleb i z kamienia, jak trzeba będzie. To nieprawda. No akurat w tym przypadku muszę się zgodzić z panem Jarubasem. Faktycznie jest to przestępstwo. Świadczy to po prostu... I tutaj też nie... Ja bym nie rzucał kamieniem, broń Boże, w pana Grzegorza Brauna, bo faktycznie to pan Grzegorz Braun miał zrobić. Jeżeli są przepisy w Polsce, albo na przykład no, nie zabijaj, nie kradnij, prawda, nie pożądaj żony cudzej, a to nie w przepisach, tego nie ma. To jest w dekalogu. Otóż jak są tego typu przepisy i ktoś zabija, kradnie, a państwo nie łapie złodzieja, bo w ogóle nie ściga, no to co, o czym to świadczy? O państwie. Państwo jest w pewnym rodzaju w odkładzie. Jest przesiągnięte korupcją. Bo dlaczego korupcją? Bo mnóstwo jest spółek państwowych. Bo mnóstwo jest decyzji państwowych na zezwolenia, pozwolenia i tak dalej. To służy wszystko korupcji. Jak się raz to rozlezie ta korupcja, to potem tak trwa. I każde zboże, które wjedzie do Polski, ono przeciśnie się. Proszę mi wierzyć, póki taki będzie taki rozkład państwa. Przestępstwo jest nieścigane. I rzeczywiście jest to wina rządu oraz tego, że my chcemy, my jako Polacy, chcemy, żeby Sejm i rząd tworzył dużo praw. A im więcej praw, tym mniej je znamy. Im gorszy stan państwa, tym więcej w nim praw. To już Tacyt o tym mówił. Tak jest. W tej chwili, proszę Państwa, w 90-tych latach tworzyliśmy prawo, Sejm tworzył w dzienniku ustaw, możecie sobie to sprawdzić, ja policzyłem. To było rzędu typu 2000-3000 stron maszynopisu, rocznie prawa. Trudno to przeczytać, proszę mi wierzyć, 3000 przeczytać trudno, to dopiero zrozumieć, zwłaszcza jak co słowo jest odwołanie do innych ustaw, prawda? Ale dzisiaj jest 22 tysiące stron, 10 razy tyle. Przybyło nam, prawda? A skąd nam przybyło? 90% tego to jest implementacja prawa z Unii Europejskiej. Po prostu nakazała nam wprowadzić. I nikt tego prawa już nie zna. Żadna kancelaria prawna, żaden człowiek, żaden minister, ani całe ministerstwo nie zna praw dotyczących ich, bo nie dadzą rady tego przeczytać, choćby się wcichało. Tak. My chwalimy posłów, że oni w posłowie się chwalą. Ja to
byłem świadkiem, wiesz, bo jak po wybraniu wszyscy dostają olśnienia, oni są wtedy mądrzejsi od narodu, nie? Następnego dnia po wybraniu, nie? Jak oni tu poprawkę dali, tam złożyli jakąś ustawę, a jak Chrystus batogiem wypadł tych posłów, co złożyli 10 ustaw. Bo choćby były najlepsze, to lepsza jedna zła ustawa niż 10 takich, których nikt nie zna. A w tej chwili tak jest. Prawo polskie jest tak rozpieprzone, że nikt nie zna żadnego prawa. W związku z czym proszę mi wierzyć, każdy z Boże przejedzie. To jest wina naszego ustawodawcy, naszego rządu, ale też nas. Bo my chwalimy tych, że nie patrzymy, co on zrobił, jakie to prawo wprowadził, albo poprawkę. On tylko statystykę się liczy. To jak pamiętam, byłem w Parlamencie Europejskim. Tam się liczyło statystyki, ile się radę odezwał na sesji, prawda? Tak samo się liczyło, proszę o zamknięcie okna, albo na przykład uwaga, że ja przepraszam, zmieniam poprawkę, wie? Tak samo się liczyła jak wypowiedź, nie? I liczyła się liczba. I co tam ci posłowie nie wyrabiali, żeby mieli w statystykach zapisane, że dużo razy się wypowiedzieli. No. Taki kretynizm kompletny, ale tak jest. A Polacy niestety patrzą się na to, bo nie chcą słuchać dłuższych, skomplikowanych wypowiedzi na ten temat, tylko patrzą się obrazkami na ekran, prawda? A ten się wypowiadał, albo ten, albo taką ma statystykę, nie? Niestety sami sobie też jesteśmy winni. Doprowadziliśmy do tego, my też, głosując w różnych wyborach, do tego, że tak jesteśmy rządzeni. Nie zarządzane jest państwo, tylko rządzone twardą ręką. Przez głupich ludzi, to prawda, albo chytrych, albo i tak dalej, ale niestety jest rządzone, jesteśmy rządzeni, jesteśmy podmiotem, jesteśmy przedmiotem, przepraszam, a nie podmiotem rządzenia. Sami żeśmy do tego doprowadzili. To jest wina tego, że zboże i tak zwracają takie proste sprawy, że te ziarenka zboża przez granicę z Ukrainą technicznego przemykają. Bo te przyczyny są głębokie, szersze. Właśnie z tego powodu. Państwo nie istnieje już w tej chwili jako państwo. Jesteśmy posłuszni, merytami ogonem Unii Europejskiej, urzędnikom, oni się cieszą, chodzą po niebieskich dywanach, reszta nie zarabia, więc to jakiś syf, prawda, co to jeszcze? Jeszcze tego brakowało, żeby w biednych samochodach jeździli, prawda, zakażemy im tego. My, no bo bogatka szlachta będziemy, prawda? Po co oni są nam tłok na drogę, nie? Nas czas ścigać. Tak wygląda sytuacja, więc to jest taka opowieść dość ogólna i bynajmniej nie szczegółowa na temat tego zboża technicznego. Jeżeli coś z tego da się tutaj zostanie w pamięci, to bardzo fajne. Pan Marcin. Czyli się zgadzam z przedmówcami, że to jest po prostu przestępstwo robienie takich rzeczy, ale do momentu, że nie zmienimy pewnej, po prostu pewnego schematu, nie zbudujemy tej świadomości tego, że po prostu trzeba iść na wybory i to naprawdę, że to jest nasz po prostu obowiązek, a nie prawo, które nam przysługuje, no to będzie rządził nam jak okrągły stół w dalszym ciągu. Bo to cały czas są te same partie, tylko wymienia się PiS, Platforma, wcześniej właśnie funkcjonowali jako Porozumienie Centrum, no ale to jest cały czas to samo. Póki tego nie zmienimy, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zmienić. To nawet nie ma takiej możliwości. No i w tym momencie cały czas są te same osoby, więc no siłą rzeczy, jak ktoś powie, że da się coś zrobić, no to na ten moment naprawdę nie ma takiej możliwości, póki tej świadomości nie będziemy mieli. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę, panie redaktorze, potwierdzić to, co pan prezes Żółtek powiedział w dłuższym wywodzie? Tak jest. Przez Sejm w Warszawie przejeżdżają taczkami, paletami, wagonami całymi normy eurokołchozowe, wytnij, wklej, przerabiane na polskie ustawy. Ale jest to robione już tak na chama i bez owijania w bawełnę, że w tekstach ustaw pojawiają się jako odnośniki sygnatury dyrektyw Komisji Europejskiej i postanowień Parlamentu Europejskiego bez żadnego rozwinięcia, bez żadnego tłumaczenia, nawet bez tytułu. A ponieważ nieznajomość prawa szkodzi, to w pełni potwierdzam tę diagnozę, nie ma dzisiaj w Polsce ani takiego prawnika, ani nawet kancelarii, o której można by powiedzieć, że zna prawo obowiązujące w Polsce. I z tego też powodu eurokołchoz nie do naprawy, do rozbiórki, zanim nam się na głowę zawali. Tutaj muszę to potwierdzić, jako że zgłębiałem nauki prawne przez lat parę, a zwłaszcza prawo europejskie, tego się nie da ogarnąć. Przechodzimy do rundy podsumowawczej, proszę Państwa. Po 3 minuty, tak jak zawsze, na podsumowanie i na tym będziemy kończyć. Pan Adam Jarubas, proszę bardzo, podsumowuj. Już nie mamy czasu na pytania, przykro mi bardzo, ale musimy się trzymać. Ja oddaję moje 3 minuty podsumowania na pytanie. Panie redaktorze, musimy się trzymać reżimów czasowych. Tak się umówiłem z organizatorem.
Oddaję moje 3 minuty na pytanie. Może być pytanie za wypowiedź pana Grzegorza. No dobrze. Tylko proszę zwać. To pytanie będzie do pana Grzegorza, skoro pan ma swoje 3 minuty. Mówi pan o suwerenności Polski bardzo fajnie. Stanął pan pomiędzy rolnikami a policją w Warszawie, to też fajna sprawa, szanujemy za to pana. Mówi pan o pakcie migracyjnym. Było referendum, 11 milionów Polaków zagłosowało, wyrzucono to do kosza, a pan w swojej obronie w tej sprawie nie stanął w ogóle. Dlaczego? Przepraszam, nie zrozumiałem pytania. W jakiej sprawie? Referendum. W sprawie referendum, które zostało wyrzucone do kosza. Dlaczego nikt się o to referendum nie upomni, gdzie 11 milionów Polaków wypowiedziało się przeciwko migracji? Proszę pana, no właśnie na tym polega trik, że referendum to jest takie fajne narzędzie do mydlenia ludziom oczu, ponieważ nawet jeżeli zostanie przeprowadzone, to nikogo do niczego nie zobowiązuje. I dlatego ja nie należę do tych ludzi, którzy naiwnym prezentują wizję jakiejś, proszę pana, demokracji bezpośredniej, że będziemy co 3 razy dziennie pytać naród, na co ma ochotę. Ja prowadzę działalność polityczną po to, żeby wraz z moją formacją mieć udział we władzy, ale po to, żeby tej władzy używać, a nie pytać Polaków cięgiem, co oni na jaki temat uważają. Referendum o niczym nie stanowi, niczego nie zmienia, tylko lekko rozmasowuje i pacyfikuje nastroje społeczne. Jest po prostu niezbędne odsunięcie od władzy ludzi, którzy się na to wszystko godzą, i wysunięcie do władzy takich, którzy będą stali na gruncie polskiego interesu, polskiej suwerenności i niepodległości państwa. To bardzo proste i żadnymi referendami pan tego nie zmieni. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozwolę sobie wykorzystać pozostałe 1,5 minuty na pana Jarubasa. Panie Adamie, mamy z panem trochę problemu, bo pan próbuje nas upolitycznić od początku naszych protestów. Mówi pan, że ta debata jest ściśle rolnicza i dotyczy ugorowania pestycydów. Tak, ona jest rolnicza, ale ona dotyczy także dyrektywy budynkowej. Ja mam syna na studiach, płacę czynsz za jego mieszkanie. I pan myśli, że jak właściciel tego mieszkania będzie musiał dojść do zera emisyjności, to kto za to zapłaci? Ja. Ja mam do pana takie konkretne i szybkie pytanie. Strajkujemy, protestujemy w różnych miejscach, na tych złodziejskich torach, w Dudach, gdzie nas okradają w legalnym żywy dzień. Czy pan potrafi mi powiedzieć 2 postulaty rolnicze z protestów? No, wspomniałem dzisiaj. Chociażby 2 postulaty protestujących rolników. Kwestia pestycydów czy likwidacja Zielonego Ładu, tak? Proszę pana, 2 postulaty. Od stycznia protestujemy. 2 postulaty mamy. Porozmawiamy pewnie. Nie, teraz. Potrafi pan wymienić na te postulaty? Pan mnie odpytuje jak z katechizmu. Ja przyjechałem dzisiaj ze swoim programem. Dziękuję za odpowiedź. Ukraińskie zboże. Ze swoim programem dzisiaj do państwa. Też zarzut, że ja państwa upolityczniam. Jeśli wzywacie na swoich mediach społecznościowych, żeby wylewać gnojówkę pod moim domem i finalnie gdzieś któryś z państwa kolegów ląduje i przyjeżdża, to ja wolę takie forum rozmowy, a nie wylewanie komuś gnojówki pod domem. Wie pan, i kto upolitycznia wtedy? Jako rolnicy świętokrzyskie potępiliśmy to. I niech pan nas do tego nie przypisuje. My nie byliśmy tutaj. Pan się nie przedstawił. Bogdan Ciupa, gmina Samborzec. Już jeden z rolników. Bardzo szanuję, że pan się odcina od takiej formy prowadzenia dialogu, no bo to nie na tym polega. Możemy się spotkać w cywilizowanych warunkach. Ja jestem na taką rozmowę otwarty, natomiast nie po prostu robienie sobie nawzajem. Dobra, konkretnie. Pan był tam napisał w komentarzu na Facebooku, że jest pan gotowy do rozmów. Powie pan te 2 postulaty rolników, z którymi jesteśmy od stycznia, czy nie? Ale już powiedziałem. Nic pan nie powiedział, dziękuję bardzo. Już czas minął, no to teraz ta runda przygotowawcza, chyba że jeszcze ktoś z panów chce zrezygnować na rzecz pytania, czy robimy to podsumowanie. No to róbmy już to podsumowanie. Panie Adamie, proszę bardzo. Ja skrócę swoje podsumowanie w takim razie. Potrzebujemy Unii Europejskiej, ona nie jest idealna, ale rozwalanie jej od środka jest po prostu najgłupszym z rozwiązań, które można dzisiaj zafundować Polakom. Nie tylko rolnikom, ale w ogóle. Dzisiaj bezpieczna Polska to jest Polska w bezpiecznej, silnej, zjednoczonej Europie, nie rozsadzanej przez
rozmaitych szaleńców od środka, bo to służy Putinowi. Trzeba poprawiać Zielony Ład, trzeba go mocno skorygować w wielu obszarach, natomiast przecież nikt się nie będzie sprzeczał, że trzeba chronić klimat, że trzeba dbać o czyste powietrze, o dostępność wody, ale dzisiaj mówienie o tym wszystko do kosza, zaorać Unię, to jest po prostu pomysł z piekła rodem. Trzeba robić to w dialogu z rolnikami, trzeba ograniczać biurokrację, wspierać ciągłość produkcji poprzez doraźne działania, jak chociażby dzisiaj pomoc sadownikom na Sandomierzczyźnie. Problem ubezpieczeń, który w ogóle nie funkcjonuje, tak? Bo firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać, zwłaszcza przed przymrozkami, grad jeszcze jakieś tam przez moment. Tak, więc są konkretne tematy do zrobienia, ale nie jest receptą po prostu wywalanie wszystkiego w kosmos. Jestem gotowy do takiej pracy, jeśli będę miał możliwość pracy dalej w Parlamencie Europejskim, tak jak to robiłem do tej pory. A ja akurat przeciwko, nie byłem za dyrektywą budynkową. Ona nie narzuca bezpośrednio na mieszkańców, natomiast narzuca na państwo, żeby ograniczać emisję w systemie komunalnym. Natomiast trzeba pracować nad konkretami. Ja jestem do takiej pracy razem w dyskusji z rolnikami również gotowy. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie tylko. Moja polityka klimatyczna, dobry klimat dla produkcji rolno-spożywczej w Polsce. I to jest dobre podsumowanie. Teraz pan Marcin, proszę bardzo. Znaczy przede wszystkim, tak jak wspominałem wcześniej, nie możemy całkowicie w tym momencie opuścić Unii Europejskiej. No i starczy po prostu spojrzeć, bo ja nie jestem eurooptymistą, ale też nie jestem eurosceptykiem, jestem po prostu po środku, jak tak naprawdę większość ludzi. No i człowiek widzi, naprawdę widzi, co złego robi nam Unia Europejska, no ale też starczy spojrzeć po prostu dookoła, ile mamy swego rodzaju tabliczek z tymi dopłatami, że sfinansowano ze środków albo dofinansowano ze środków Unii Europejskiej i tak dalej. No bo gdyby nie to, no to tak naprawdę byśmy w pewnym momencie stali, a my się otworzyliśmy na swego rodzaju wspólnotę. Nie napisali na tych tabliczkach, ile płaciliśmy, ile nie zarobiliśmy na dobrych interesach, do których nas Eurokołgos odcina. Tego nie napisali. Za PRL-u komuna też mówiła, że jak już nie miała co powiedzieć, to że zlikwidowali analfabetyzm. Zawsze to mówili. Jakby ludzie dzieci do szkół nie posyłali. Marcin, niech pan mówi dalej swoje, nie słucha. Spokojnie, ja daję się wypowiedzieć, nie wchodzę nikomu w głos. Tego bym też oczekiwał, ale spokojnie, rozumiem pewne rzeczy. No i w gruncie rzeczy, czego chcemy? Chcemy normalnej Polski w normalnej Europie tak naprawdę. Chcemy, żeby to wszystko po prostu było pozmieniane, żeby przede wszystkim wszystko, co się będzie działo, odbywało w Unii Europejskiej i w Polsce, po prostu odbywało się w zgodzie z ludźmi, w zgodzie z tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, a nie w zgodzie z tym, co nam po prostu narzucano. I jest po prostu narzucane i będzie narzucane. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. No i pan Stanisław Żółtek zamknie. To dofinansowanie z Unii Europejskiej przypomniało mi tutaj zabawną sprawę. Moja rodzina pochodzi z Kilkuszowej pod Nowym Targiem. Kilkanaście lat temu, jeszcze przed tą przebudową tamtego węzła, tam stało niedaleko skrzyżowania Zakopianki z Kilkuszową i Opidową taki sracz. Przepraszam, tak nazywam, a nie wiem jak to inaczej nazwać, bo to drewniany taki budowany, całkiem porządny on był budowany. To się Sławojka nazywał. No niech będzie, ale ja jestem, ja prosty jestem, wiecie, z tej Kilkuszowej. No i kiedyś tam przyjechałem z morzą, patrzę, jakoś inaczej to wygląda, nie? Ale patrzę się dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, jak Boga kocham, tego sracza, nie? Oni rozebrali tamten sracz i budowali nowy i dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast ja Państwu powiem, na czym polega taki zysk typu budujemy autostradę ze środków Unii Europejskiej. Generalnie oni dają 40%, jeżeli dofinansowują, znaczy w ramach tego, co nam wyliczali, nie? A my 60% mamy dać. No, ale oni dają warunki takie. Znaczy mamy 100 km drogi, powiedzmy, że to będzie około 100 milionów euro kosztowało. My 40 milionów damy, wydacie 60, ale pod takimi warunkami, że jakie firmy mogą brać udział w przetargu? Ano takie, które są bardzo wielkie i całość naraz budują i takie, które już robiły te przetargi dla Unii Europejskiej. No i sprawdzamy. I to jest Starbucks z Austrii, to jest ta firma, trzy firmy są, nie? Niemiecka, francuska, tam austriacka. Inne nie mogą wystąpić w przetargu. W związku z czym wychodzi ta cena tej drogi ile? 100 milionów euro, prawda? Wychodzi.
No, oczywiście, gdybyśmy nie sami robili przetarg, no i mogli dopuścić polskie firmy, to ta droga pewnie wyszłaby za 50 milionów euro, nie? Ta sama, dokładnie z tymi samymi warunkami technicznymi. Tak mamy, co prawda, ale tak mamy za 100 milionów i tam finansowano z Unii Europejskiej. Tylko coś dziwnego nie jest. Myśmy zamiast 50 za tą milionów drogę z własnych pieniędzy płacili 60 milionów. I jeszcze jesteśmy winni 40 milionów Unii Europejskiej, prawda? I mówi się, że jest pomoc. Dokładnie tak ta pomoc wyglądała w całej tej naszej historii, żebyście Państwo wiedzieli. I teraz, jak idą te wybory parlamentarne. Wiecie Państwo, jakiś czas temu rozeszła się informacja, że Komisja Europejska zrobiła zalecenie do wszystkich krajów unijnych, bo wszędzie są wybory, aby takie partie jak Polexit nie mówić o nich, żeby nie byli do większych stacji telewizyjnych, radiowych tego typu, żeby nie w sondażach nie była zmieniana i żeby nie mówić o niej nawet źle, żeby źle też nie mówić o niej, żeby nie ma, nie? Nie wierzyłem, okazuje się, że to prawda, jest to zalecenie, nie? Nawet część dziennikarzy o tym nie wie, no bo to szefostwo tylko wie. Generalnie tak jest, ale nie dotyczy tylko naszej partii Polexit, aż w Polsce tylko jednej dotyczy, Polexit. Dotyczy to części tego samego typu partia w Niemczech, we Francji, w Czechach. I wiecie Państwo, nie usłyszycie, nie zobaczycie nas w sondażach, jeżeli to takie wysilone jak w tym Super Expressie, prawda? I co? Pójdziecie do wyborów i co? Rozumiem, że Komisja Europejska wygra, bo tak nakazała naszym stacjom telewizyjnym. Informuję, że tylko my jesteśmy w tym rozdzielniku, w Polsce. Dziękuję bardzo. No i tym sposobem dobiegła nasza debata końca. Mam nadzieję, że była ona z pożytkiem dla tych, którzy nas słuchali, którzy nas oglądali. Dziękuję bardzo. Dziękuję również uczestnikom. Jeszcze raz pan Adam Jarubas, Trzecia Droga Polskiej Stronnictwa Ludowego, pan poseł Grzegorz Bała, Konfederacja, pan Marcin Bosz, bezpartyjni samorządowcy, Normalna Polska w Normalnej Europie i pan Stanisław Żółtek, kolekcji, moja wspólna osoba, panie Kuncze. Dziękuję bardzo Państwu. I teraz chwila dla fotoreporterów, autografów, etc. Bardzo dziękuję.